Ale walo. Ja w czerno jestem w policji teraz. Lutuję, żeby zobaczyć tutaj. Bo walą ostro. Raczej nic nie znajdę. Bo full server jest. Ty, magazynek właśnie taki jak potrzebuję do Skorpiona. Nie do SG5K. Dawaj tylko jeden. Ja tu jeszcze chwilę w kolejce z NB. Dobra. Ostatnia szansa na dachu. Nie ma. Wow. Placuszek. Nazywam się Albus Dumbledore. Co jest? Z czego ten placek? Ze śliwką. Ze śliweczką. Tak myślę. Gdzie ty jesteś? Jestem w czerno. No jak to? No bardzo fajna inwestycja. Bardzo duża inwestycja. No, przecież mają budować zarąbiste, że latające jakieś kwiatki, wszystko. No to przecież to było już dawno w planach zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Tak samo jak przecież pod Grzybkiem, nie? No kurde, ale walą. No, bo jadę tam ostatnio, a tam te samochody wojskowe. A to nie wiem. Wielkie. No. Przecież to było już dawno w planach zagospodarowania. Ale ktoś wali. No kurde. Dobra, tutaj, halo? No. Tutaj zmienili, jak widzisz, mapę dupy. Jest trudniej, ja nie wiem w ogóle, co to ma znaczyć. A oni, słyszę, że oni się na wojskowych strzelają. A czy na Mogilewkę? Ale gość. No, a gdzie mam biec? No to dobra, no to ja, bo ja jestem dużo dalej, jako lepszy gracz mnie spełniło. To ja jestem północnym, wiem, wilkiem z północy. Tak, no chyba z południa. Nie, szczeniakiem. Wow, ale koło mnie dosłownie 30 metrów ktoś walił. Uciekam. A nie, czysto owieczką z czystym sumieniem na wybrzeżu. Z czystym sumieniem? Ale z czystym sumieniem. A ty bandyta, typowy bandyt. Biegnę do... Idealnie, bo ty do Mogilewki biegniesz, a ja do Nadeżino, tak? Hakaraksenanfo. No. Ale tutaj słyszałem strzały potężne. Długo nie pożyjesz. Ty już dawno nie gościłeś w Daisy. To już jest dla ciebie obcy świat. Trudny. To jest. No kurde. Cześć Adrian, a skąd ty wiesz, że Saviors? Już, my. Po tej mapie? Pełny przyrzad. Czy escape klikałem, tutaj jest napisane. Hashtag 3D Saviors Vanilla. Gadłeś, ale jaja. Hełm krzyżacki znalazłeś? No. A Ulrysia von Jung... Aha, no tak. No jest, bo wisi na drzewie. Mam też dubeltóweczkę z dwoma nabojami. Dubeltóweczka, ja też mam dubeltóweczkę, ale bez naboi. Dobra, biegnę dalej. Tu już chyba nic nie znajdę. A też grałem, spoko serwer. No, całkiem niezły. Coś mi tu w nim nie gra, ale nie jestem w stanie powiedzieć co. Ale mi się podoba, nie? Ale tam strzelają się, kurde, jakieś maszynowe. Właśnie, no, jest dużo więcej lootu. Dużo więcej, no więcej lootu, tak? Bo to nie jest serwer PvP, jak niektóre serwery, że MK w każdym domu. Tu trzeba się troszkę naszukać, ale no, wiadomo. Chyba z 5 razy więcej lootu niż na podstawce. No już mam skoro, no właśnie, mam... dodatkowe naboje do shotguna. Genialnie. Ja biegnę do stajni. Czekaj, to tu chyba była taka zamiana śmieszna, że Stalinbag dawał życie, nie? A to tutaj było, no. Jeśli miało gdzieś być, albo, to tutaj. Albo właśnie nie, bo tam było właśnie życie pokazane. A tu... Nie, bo tu się nie da teamować. To nie było. A, no to nie, to może na tym serwerze, nie pamiętam, jak on się nazywał. To było tam, co mieliśmy 17 kili w jeden dzień. Tak, no. Bo nie pamiętam, jak się nazywał ten serwer właśnie. 17 kili w jeden dzień. I z czego ja 15, a ty ile miałeś? 2? Ja? No. 13. Tak, z pewnością. No, a ty 15. Łącznie 17 było. A, no tak. Teraz przypominam. No tak. O, znalazłem beczkę z łajnem. Nie da się otworzyć. Musiałbym znaleźć jakieś... Możesz się w niej wykąpać. No dokładnie. To musiałbym klucz znaleźć. Muszę znaleźć jakiś klucz. Ale to może później. Albo po drodze. Francuski najlepiej. Okej, Mogilewkę omijam. Biegnę na zamek zuby. Mam miotłę, ale nie biorę. O, co to? Miotacz ognia. Nie. Dzięki za... Ktoś dopiero teraz. Big dopiero teraz.
Dał suba, ale gość. Ktoś, ktoś. A to nie ty czasem jesteś uczniem Diega? Hm? Nieprawda. Wik napisał, a to nie ty jesteś czasami uczniem Diega? Taką nieprawdę szerzyć. Taką nieprawdę. Dużo. Widzę ktoś wtajemniczony. Dużo gra chyba w Hoi 4 Big. Ktoś, ktoś. Bo jak Goebbels. Jak Goebbels. Fakty układa. Przeinacza fakty. No to niedługo się spotkamy, bo ja tu sobie biegnę na Dezino, kurde, czy lutować, bo muszę chyba. Niby mam już wszystko, co powinienem mieć. Mam skorpiona bez magazynka, ale z tłumikiem i jednym nabojem. Ach. Jadłem przed chwilą pasztet. Taki jakiś dziwny, jakiś z Krakowa. Krakowski pasztet. Halo, słychać mnie? Słychać. Jadłem pasztet. No, słyszałem. A nie, akurat ostatnio tryharduję War Thundera. A ja mam pistolecik. Aha. Z lunetą na naboje 308 win. No nie, a ten pistolecik, no to zajebisty gun. Ja też grałem kiedyś w War Thundera, kolegą właśnie, ale nie wiem, czy Diego grał, Diego też grał, no ale on jest fanem WOTA. Ja w War Thundera grałem samolotami, zajebiście było. O, widzę na Dejino. Mam dziwne przeczucie, że ktoś tu będzie i ten ktoś zginie. Nie, że ktoś, że ty. Masz dziwne przeczucie, że ktoś na ciebie patrzy? Tak. Kto i co więcej, ja czasami słyszę, nawet słyszę głosy w głowie. Te patrzenie. To? Słyszę te patrzenie, słyszę ten wzrok. Ale cię trochę przycina jak coś. Dziwnie. O, mam do mojego gana. Dobra, to tego skorpiona mogę. Zachowam sobie na zombie tego skorpiona jedynie. I na kury. Aha, tutaj jeden bolt wchodzi. Bolet. Jednym bolcem nie wiem, czy dam radę, ale kurę zabiję. Kiedy Hoi 4? No będzie we wtorek, myślę. Teraz dzisiaj No Life w DayZ. Ja z botem skończyłem raz na zawsze 2 lata temu. Dla mnie ta gra upada. No tak, tak też Diego mówi, ale... Jest uzależniony i tak. No, a Hoi myślę we wtorek, tak. Tak mi się wydaje. Kiedy Hoi? No we wtorek. We wtorek nocka to będzie... O kurde, co? Mam jedzenie lunchowe. Kurtkę fajną, ale mniej pojemną. I zapalniczkę. Jeszcze fajki tylko trzeba znaleźć. Genialnie. Genialnie. Policja zamknięta, czyli ktoś tu jest. Kurde, wypadła... O kurde, wypadła mi myszka. Spadła mi. Z ręki. Ja pierwszej wystrzeliłem shotguna w ściany. Kuźwa. Padła mi i obróciła się. Dobra, olać. Idę na pełnej. Ja co zostawię? Ten tam strzela. Ktoś se pomyśli, strzelają się tam. Tak. A czekaj, ja nie wiem jaki był ten pierwszy w środku. Dalej nie. Czerwony. O, rękawiczki, jestem kobietą kot. Już nie, Robin Hoodem jest, mrocznym. Dla mnie ta gra upada. Kolorowanie mapy 4 poczeka. To DayZ podobne do Unturned jest, pewnie działa tak samo. A to nie wiem, nawet nie kojarzę, szczerze mówiąc, tej gry. Unturned to pewnie podobne do Uncharted, tak? Pewnie nie. Jestem na dachu milicji w Nadezino. Ja też jestem w Nadezino. Jak wyglądasz? Kapelusz, ten taki wojskowy, nie? Myśliwski. Dobra, ty jesteś pewnie od drugiej strony coś. Ja mam czarny kaptur i czarną opaskę na oczach. Unturned to takie DayZ tylko za darmo. Znasz grę jakąś Unturned? I co, i dobre to jest? A lepsze niż DayZ? To ja, nie strzelaj. No skąd wiesz? Nie strzelać. Co, tundra? No. Masz naboje do tego? Mam 20. A ja mam 13, czyli musisz mi to oddać. Tej chwili, to mi się należy. O, mogę ci dać to. Ale mam czułość niską. Ty mi coś dałeś? A, naboje, no dobra. Może sobie tymi zielonymi naładuję. Dobra, tego wywalę pioniera. Skorpiona sobie zostawię. A gdybyś miał do wyboru, to co byś wypił? Wodę czy H2O? Ja bym wybrał nie tą chemię jakąś, tylko wodę zwykłą, nie? Ludzie dobra. Piją tyle tej chemii dzisiaj. Ktoś strzelał? Nie, boksa walnąłem w podłogę. Chodź na chwilę tu. No. Co tu u ciebie leży? Tutaj... Leży u mnie nic, a tu leży pionier. I to z magazynkiem. A nie leży tu luneta myśliwska? Nie. To chyba... U mnie leży. Ty byś chciał, żeby to tu leżało, bo masz Winchestera. Masz przewidzenia. Ty. O. Ty, ja ci sprawdzam pół godziny, teraz zajmuję sprawdzenie pulsu. Sprawdzam ci puls. I co, sprawdziłem?
I w końcu nie wiem. A silny. Ty grasz na jakichś niższych ustawieniach graficznych? No tak, no najniższych. No, to mi ustawiłeś. Aha, no. A ja mam te, co ty mi zabiłeś wtedy. No. Od tamtej chwili nikogo nie zabiłem. Ktoś mnie zabił. Słyszałem. A no tak. A dwa otocz. No i co tam? Co tam było? Zginąłeś? Nie, o, w końcu strzelił na głośno, tu mi butelki mu pękł. Aha, a to jakiś dobry gość. Oko. A w tym kambiwowo jestem. No, a jestem przytomny na chwilę. A już go widziałem. Chyba dwóch jest. Jeden z Tumika Sztera, jeden na głoś. Z Mosmina. A no to prokoksy właśnie. W kambiwowo się chyba zabije tutaj. Nie chcę mi się tutaj spawnić. Znowu. No co, znowu w kambiwowo? O, nie wiem. Postrzeliłem jednego. Pancerze mieli w ogóle. Ja double do doset i z SWD cię zabił. No. Skurczy syny, no. Kiedyś jak graliśmy na tym serwerze, to narzekaliśmy, że dużo ludzi ma super bronię, nie? Ale samemu też można znaleźć. O, dzień dobry, Mariusz Grzeszczyszyn. Cześć, witam. Daj znać, jak się gdzieś zespałnisz, żebym cię znalazł. Mhm. Jestem... Z ciebie nas zabili, że ci mytka spadła i słyszeli strzały. Ty nas rzeczywiście. Jestem w Czernogorsku. No to tam zostań. Na zachodzie, nie? To dobra, biegnij. Ja też, na całkowitym zachodzie. No i genialnie, no to koło siebie jesteśmy tutaj gdzieś, zaraz się... O, ty! Basierze. Ale jaja. No ty jesteś takim biedakiem, takim brzydkim, takim... To ty. No genialnie. Co byś wolał? Paść do wapna niegaszonego, czy do kwasu siarkowego? Ja zdecydowanie do kwasu siarkowego, bo bym przeżył. No, a ja do was. Dobra, to w takim razie teraz ty dowodzisz. Jak zginiemy, to ja do was. Czyli zaraz będzie po nas. Oszukaj dużego plecaka, bo tyle będzie... Szukaj dużego plecaka. Chodzimy na Orlen. Ostatnio jak grałem, to nikogo nie zabiłem. Chyba 3 godziny. I teraz jeszcze też. Nikogo nie zabiłem. Bo to musi siąść. No i gdzie ty jesteś? No kurde, co? A nic, przypomniało mi się, jak się zabiłeś kiedyś typa. Gdybyś grał na takim przybliżeniu co ja, to też byś nic nie widział. Ale jak to było, że on był przed tobą, a nagle jest za tobą? No bo go wyprzedziłem, się schował w krzak. A na balotę biegniesz, o ty złodzieju. Nic tu nie będzie pewnie, ale kto wie. No i tylko jak mówię, dobra, śledzę go. To już wiedz, że coś się dzieje. Już się to dobrze nie skończy. Śledzę go. Jest nasz, śledzę go, spokojnie. Później goś za mną strzela mi w plecy. Koszula wojskowa. Ale się obłowimy. Czujesz ten zapach? Czuję. Tak pachną pieniądze. Kapuśnia. Tak. O, tu... Ktoś gazuje wodę z solą. Tak, jak na święto. Po jajach coś, bo się patrzyłeś na mnie. Wiem. Uuu, zombie. Ty, warto by je za... O nie, pocięte zwłoki. Małpy. Mam klucz do kół. Wywaliło mnie. No. Restart. Oj. Man of War. Assault Squad 2. O, 52 w kolejce jestem. Ja 30. No dobra. Czyli najpierw puszczają owieczki, a później kowbojów i... Tak. Nie, tylko zobaczyłem, że odpalasz. Man of... A nie, to ty odpaliłeś? Zaraz miałem teczki osobowe. A nie, to Nigra odpalił na Steamie, bo ja tutaj mam taką teczkę osobową i tutaj jest napisane Nigra, a na Steam Donald Trump. Man of War. Grałem kiedyś, fajna sprawa, mi się bardzo podobało. Idę chyba tego pasztetu jeszcze zjeść łyżką. To ze dwóch, ja tego pasztetu troszkę zjem sobie, dobra? No. No to ze dwóch. Halo. Jesteś geniuszem. Poszliśmy przecież... Wysłałeś nas na balotę, wiedząc, że będzie restart, tak? I teraz lutujemy wszystko. Zgadza. Kurde. O, buty mam wojskowe. Ja mam prywatne konto Steam, nic nie da się zobaczyć. Aha, szkoda. Zeżre cię zazdrość. O, kury. Teraz to już na pewno. Mam ten. Znalazłem, nie wiedziałem, że się w tej zlita. Jadę teraz transporterem opancerzonym. No. Taki mam widok na ekranie. Ty co tam znalazłeś? Altyna? Chcesz transporterem pojechać sobie kawałek? Ty tu się skradasz taki? No. Patrz, masz... O nie, masz lepszy hełm, ale ten jest lepszy. Możemy się zamienić. Patrz, jak transporterem opancerzony by się... A, no faktycznie. Patrz na... No faktycznie. No, pałe też. Genial. O, w dupę węża. Mam najlepszy hełm w grze. Widzę, mam różowe okulary. Typ tam jest. No czekaj, no kuźwa, jak się ściąga tą dynię? Jak się tą dynię ściąga? Ale ja nie mam czym walczyć, dobra. No on miał właśnie. Musimy uciekać. Dobra, ja uciekam gdzieś. Do więzienia swojego nielutowanego.
Ale... Teamwork. Może on nie ma też. Nie no, miał magazynek. O kuźwa, no to nie. Ja zaraz znajdę ammo do mojego. O, raczej nic tu nie będzie. A gdzie ty pobiegłeś tam dalej, na compound? No, biegnę dalej, jakby do wioski. Aha, do wioski, dobra. To ja też do tej wioseczki pobiegnę. Ja jestem na więzieniu, ale teraz ten spadać jedno. Kuźwa, gdzie jest moja maczeta? Wywaliłem gdzieś. Kurde, no. Zombie bym ubił. We take Jerusalem. Ciata, no. O kurde. Ty, to ty mnie gonisz? To ty mnie gonisz, nie? Mam nadzieję. Tak, tak. Dobra. Odejdź ode mnie. Nie ma tu gana żadnego fajnego. Najgorzej, że ten gość pewnie też tędy będzie biegł. No ja mam gana. Świetnie. O, prezent. Genialnie otworzę. To duży. W sumie mogę zapolować na tego typa. Te zwierzyny sam staliśmy się myśliwymi. Znamie ty. Ja myśliwym, a ty psem gończy. O kuźwa, no to już nie ma myśliwego. Pogonicie? Nie, dostałem strzałę. To się złapał. Złapał mnie w bezniki. I mnie zabił koło mnie. Nawet nie słyszałem. W rzeczy. Czyli nas widział. Loski cię zabił z VSS-a, z 2 metrów. No, to ten, co go widziałem. O, wieżyczka, tu znajdę Winchester. Dwie paczki naboi do kałacha i naboje do shotguna. Ja biegnę na kozlowkę jak coś. Haj, biedaku, kiedy ty się wyrwiesz z wybrzeża w końcu? Kiedy deathmatch? DM to deathmatch pewnie, z widzami. Trudne pytanie. Dawno nie grałem na serwerach deathmatch. Kuźwa, no tak. Jakoś by to trzeba ustalić, że... Dawno nie grałem na deathmatchach w ogóle. Trzeba by ustalić, że może jakoś... Że ty z widzami na mnie na przykład, nie? Żeby było równe szanse, nie? No. Bo tak głupio, że właśnie od razu, że wiesz, wszyscy by zginęli, a tak to jakieś szanse by były, nie? Szkoda, że w Daisy tu nie ma właśnie teamu jak tego, nie? Zdobyć flagę. No tak. Czekaj, gdzie ty biegniesz? Ja już jestem w Boże, a później kozlówka, zeleno. To. Kozlówka. Czemu mnie to nie dziwi? Mam tam po musi prostu... Musi tam powiedz. Mam tam coś do załatwienia, bo tam często znajduję po prostu gana, tak? Tak, chyba kozę. Tak. Za sklep, za stodołą trzyma kozę. Ale śmieszne. Ja... Tutaj ktoś napisał, a pamiętasz Alojzego Popiołka? No nie pamiętam tego. Nie wiem, kto to jest Alojzy Popiołek. Nie wiem, kto to jest. Znasz jakiegoś Alojzego Popiołka? Nie. Ale kojarzę Szoka z Endzone. To chyba szliśmy dwóch, poszedłem raz do lasu z dwoma chłopami w gili na Tisach. Było coś takiego. I autem jechaliśmy sobie. Chyba tak, chyba to mi się wydaje, no. Ale Alojzego Popiołka nie pamiętam. Nie wiem, kto to jest. Alojzy Popiołek. Ty, ale gdybyś tak się nazywał, wyobraź sobie. O nie. Zgasła mi lampa nagle sama. Panie Alojzy Popiołek. I mam CR-kę, no zajebiście. Tylko szkoda, że bez lunety. Mogę zapolować na twojego zabójcę. Tego tam już nie ma. A ty gdzie jesteś? W mogilewce. No to co ty tu? Tak szybko? Opłacało się tu iść. A co to w ogóle jest? W ogóle tych domów tu... Co to jest? O, słyszę strzały na chyba zeleno. Rękawiczki, shotganiki. A, pani. Mam dla ciebie gana, możesz się do mnie kierować. Na blisko, na daleko, do wyboru, do koloru. Aż VSS-a wywalę chyba. Po co mi to? Tak nie znajdę magazynka i naboi. Beka. Ja! Mosina znalazłem. No. PR-ka odchodzi w zapomnienie, albo shotgun. Nie no, shotgun może być... Shotgun na blisko jest niezły. Z takiej dwururki to sobie zostawię chyba shotguna. O, co ci zostawić? CR-kę, no to tak, to CR-kę. Nic. Szkoda, żebyś to nosił. Przecież ty będziesz, jeszcze nic nie znajdziesz, zanim się spotkamy. Jeszcze będę musiał ci dawać rzeczy. Tak, tak. No dobra, mam mosinka, biorę go, zajebiście. O, do plecaka, w plecaku mam gany, ktoś pomyśli, że jestem bezbronny. Też mam mosina. I mam naboje do mosinka, a mosin jest z lunetą, z scope'em, nie? Ktoś pomyśli, że nie masz nic i powie... Szkoda, żeby żył. No, szkoda mi go. Ja, no jestem tak ustawiony, że to aż mnie głowa zaczęła boleć. A tu jest
Baza? Ty, no to biegnę do ciebie, gdzie ty jesteś? Gdzieś na wybrzeżu pewnie. Znam mapę na pamięć, więc nie potrzebuję, ale chcę. Ty w mogilewce? Tak. I będziesz biegł do mnie? Nie wiem. No jak nie, a gdzie masz zamiar biec? Nie wiem, jakie przeznaczenie wisi nad tą postacią. No a co, do Starego Soboru będziesz biegł? Nie wiem, pugałem za chwilę. A jak przeżyłbyś, co jest mało prawdopodobne, to byś biegł do Starego Soboru, tak? No bo ty gdzie jesteś? No ja jestem w Borze, w Borach Tucholskich. Kozie? W Borach Tucholskich i biegnę teraz na północ. Na... Szybko. A nie, Ninkobo. Do Ninkobo. Na północny zachód od... Xanho. Na Dejino. Czekaj, bo z shotguna ktoś tu trzeba. Biegnę. Mam do ciebie pół godziny drogi. Masz. Chyba mumię spotkał. To dobra, ja biegnę na mogilewkę. W każdym razie gdzieś tam się spotkamy. No. A pamiętam... A Oma tego znasz? Czekaj, Szok. A nie, Szok. Znasz Szoka? Nie. No dałbym głowę, że to ten, z którym jechałem do Tisów. Dwóch gości w gili. Oma tego też nie kojarzę. Kurde. Tyle lat już się gra w DayZ. Ale Szok to na pewno był ten gość w gili. A Babilon znasz? Znasz Babilon jakiś? Nie. O, mam shotguna. Wieża Babel. Tu. 5 shotgunów i 5 gunów. I nie mam mojego żadnego. A ja biegnę właśnie, jestem koło mogilewki. A ty tam wali z shotguna. Babilon. Pistolet z 5 nabojami. Biedaku. Wszystkie te nazwy coś mi mówią. Babilon, Szok to na pewno mi mówi bardzo dużo. No to po cichutku. Gość w poncho, no i wszystko w temacie, tak, dokładnie. Przepraszam, ja cię nie chciałem urazić, Alojzy, że tak się śmiałem. Po prostu, no to jest tak, no po prostu fajnie się nazywasz po prostu. Jak postać jakaś, to jest, myślę nawet fajne, bo jak postać z jakiegoś RPGa, nie? Alojzy Popiołka. Mieniecz, żywiecz, droj. Zaraz będę w Nadejino, tam gdzie cię zabili. A wtedy role się odwrócą. Role się odwróciły. O kurde, ja zalałem Nesquika, a nie wziąłem. O, Loski w końcu został zabity. Ten, kto cię zabił z SW... nie wiem, skądś cię zabił. Z VSS-a chyba, tak? Gość go z Bizona zabił z 20 metrów. No nieźle. Na 20 metrów z Bizona nieźle. Wszystkiego... Cześć, Justyna. Wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt. A, już myślałem, że mam urodziny, o których nie wiem. Zapomniałem, że przecież święta, no tak. Wesołych świąt, tak samo dla ciebie. No, jutro święta, jutro właśnie nie będę na komputerku klikał, tylko będę świętował, jadł jajka. No, a dzisiaj za to postanowiliśmy z Diegiem do odciny w jakie Hearts of Iron? W DayZ. No, ja już prawie w Nadejino, jak coś. Czeka. Nie wiem, typ strzelał z shotguna, już tutaj nie ma mumii pełno. No, no to pewnie wystraszył się mumii, bo nie widział jeszcze pewnie mumii w ogóle w życiu. DayZ. Obserwuje naszą mogiłę na Nadejino. O, jest typ. Widzę. Wbiega do policaj. Jeden. Tak to on tu będzie biegać na pewno. Może się przyczaje na wodopój. Biega to. Albo go zraszuje chamsko po prostu i tyle. Raszuje go. Jest, no. Ło, magana i to niezłego. No wyjdź, małpeczko. Ty, on biegnie na wybrzeże. Czemu on w tamtą stronę biegnie? Biegnie pod prąd. No. Żeby go zaskoczyć, to idę na blisko... Z bronią mam daleko. No, on powie gdzieś. Może on myśli, że trzeba dobiec do wybrzeża i wtedy awansujesz na damkę, na hetmana. Zniknął. Muszę zjeść. No, ale dziwna sytuacja. Gość biegł w drugą stronę. I to jeszcze tyłem, nie? No. Czyli bieg do przodu. Ale głupio, no to ja już coś takiego jeszcze nie widziałem. O, 5% baterii, kurde, w telefonie. Pewnie ma takiego kumpla jak ja ciebie i pobiegł po niego na wybrzeże. Tak, tak. No to dobra, ja jestem Wysznoja. Zamiast do mnie biec, a gdzie to Wysznoje jest? A tam! Ale pobieg zamiast do mnie. Ty biec mi pomóc. No, jak zbiłeś typa, to po co wam tam biec? Kto wie? Myślisz, że jeszcze tam jest i będę musiał wziąć twoje rzeczy? No właśnie, ja musiałbym się napić przez 100 dni, a mam tylko 50 dni. Dobra, lepiej spadam stąd, bo ostatnio tutaj... Dostałem strzała. Za dużo lasów. Biegnę na zup, na Wysznoje. Co? A, przypomniała mi się jedna z twoich lepszych akcji. Jak typów 5 wyjaśniłem? Nie. Jak byłeś na lotnisku i ładowałeś magazynek. No. I zostawiłeś ten magazynek na początku lotniska, a pobiegłeś do Baczna i tam strzelasz do typa. Jeden strzał, koniec. No tak.
Tam miałem magazynek 60 naboi i załadowany po brzegi. A zapomniałem z ziemi podnieść. No i właśnie, i normalnie bym typa zabił na 100%. I trzymam ten lewy przycisk myszy, a tu koniec, nie? Jeden w komorze tylko był. Ale przeżyłem. Według mnie przeżyłem. Ale. Czyli chcesz biec do domu, tak? Tak. Będzie dobrze, ale w domu najlepiej chyba. Parę soborze. Ach, kolipka. Niedobrze. Chciałem telefon podładować. A właśnie. Może sięgnie. Coś tam ładuje. Czekasz na mnie w Bysznoje, tak? Tak. Nie. No a co tam jest, syna? Jak leci ogólnie? Czy już poszłaś? Jeśli poszłaś, to dzięki, bo to jesteś bardzo miłą osobą. Wesołych świąt. I ten, wpadasz na kanały, żeby powiedzieć wesołych świąt. To jest bardzo miłe. A jeśli zostałaś, to jesteś niemiły. To jesteś też miłą osobą. Widzę Wieśnoje i widzę cię. Na pewno. A ty widzisz mnie? Nie. Widać, kto tu jest, z czyim uczniem. Witam, witam, Monika, witam, Kondzio. Wesołych świąt wszystkim tak samo, tak. Wesołych świąt, Kondzio. Cześć, Monika. Monika, to jesteś ty, Monika, czy twój mąż? Nie, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie, tylko właśnie, no, nie wiem, jak mówić. Czy byłaś, czy byłeś? Mąż browar. O, widzę, biegnie tam. Ta, widzisz. A ty widzisz. Pewnie na zubie czekasz na mnie. O, bazę tutaj sobie zrobiłeś. Cieka. Kurde, Maś. Ty jesteś pewnie na gubałówce w tej chatce myśliwskiej na samej górze. Ej, no co jest? A ty lutowałeś tą wioskę sam? Tak. Lutował, a czerwone dresy zostawił z dwoma paskami. Ty, tu jest baza, ale nie odwiedzana. O, to ty? No. Żółta opaska. No. Żółta opaska. No. Ja już wolę się ruszać koło ciebie. Daj mi to, co masz do dania, czyli Mocino. Masz i znaj łaskę pana. Liczę na dziękuję. Repeater, ale bieda. Ale piszczy bieda. Cicho, bo nas usłyszą, nie? Nie pisz tak. Ja... Zamiana. To za Deringera różowego. Zapomnij. No weź, no daj, no co to, jesteś nienormalny? Masz Mocina. No patrz, takie zajebiste, nie chcesz? Nie. Jaki nienormalny typ. Ty hunting scope'a masz, no to w sumie headshota skałachowego to nikt nie przeżyje, nie? A masz 308? Mam, ale czego mam 308? Nie mam naboi, jeśli o to chodzi. Ale mam zamiennik, 380 ACP, chcesz? Nie. Jedno i drugie. Uciekaj. Co? Czemu? Ktoś strzelał? Nie, nie, nie. Dobra, bo ja zminimalizowałem. Jedno i drugie dzisiaj. Pijesz tej pompy? Nie, ja nie piję z pompy. A, chciałeś. Ale chciałbym. Idę do pompy, no. Ej, kurde! Wiedziałem, co za... Ale się żarty trzymają. Żeby mnie się nie zaczęły trzymać. Osłaniaj mnie z zuba teraz, bo ja widzę tam główkę jakąś. Ale pompa, ale wajcha. Pompa to taki jednoręki bandyta, nie? Tylko bez pieniędzy. Tylko biedny. Jakość HD to dzisiaj masz do dupy. No i tak, ja mam internet 2 megabity. A nadaje teraz 1340 kilobitów na sekundę. Fatalna, absolutnie tragiczna jakość. Cześć Betix, cześć. A tak z ciekawości zapytam, ty jesteś dziewczyną czy chłopakiem, Betix? Oczywiście, jeśli wiesz, jeśli się na przykład jesteś chłopakiem, ale czujesz się dziewczyną czy coś, ja to w 100% tak rozumiem i wtedy napisz, że jesteś dziewczyną, nie? Ja też tak mam czasami. Czyli idziemy do domu. A z tą jakością to właśnie niestety w DayZ przydałby się bardzo szybki internet, dlatego że teraz jak biegniemy, to jest ta cała trawa. To wszystko, jak to... O, teraz. No patrz, co tu się dzieje na tym streamie, jaka jakość. Dlatego jak biegnę, to czasami patrzę w niebo bardziej, bo tam się nie zmienia tak bardzo, nie? Jak gram na przykład jakieś strategie, na przykład Farce of Iron 4, no to wtedy tego nie widać, bo tam jest mapa, po prostu patrzysz się na mapę i nie widać takiej tragedii u mnie, nie? 100% chłopak, Betix. ja Monika. Zapytałem Betixa, czy jest dziewczyną. O, ten znak sławny. To po pijaku czytałeś. No, mówiłem mu, że jak się identyfikuje inaczej, to wiadomo, no ja jestem za, jestem pro. A Kondzio napisał, ja się identyfikuję jako reklamówka z Biedronki. No, w nocy jakoś jest lepsza ogólnie, właśnie mniej widać. Najlepiej, gdyby w ogóle był ci czarny ekran, wtedy najlepiej by było. Najlepiej widać. Nie truszka, serwer The Saviors hashtag 3. The Saviors hashtag 3. Już nie pamiętam, czy na tym serwerze była noc? Nie wiem. Ale piękna tapeta, będę miał tapetę teraz. Zrobię sobie zdjęcie, a już za późno. A ty sobie... O, genialne. I stój tak? jak na TikToka. Zaraz staniemy heada. Stój tak, nie ruszaj się. leci ptaszek. A odwróć się na alcie do mnie może. Z głową. Dałoby radę tak? Aha.
odwrócone. O właśnie to. Print screen, dobra. Dzięki. No patrz, ja też ci mogę zapozować, jak chcesz. Genialne. Aha, ale no dobra, nie bym w ubraniach. Niech będzie tym razem. Tutaj dopełni się żywot małpi. A będziemy ich jechać. Musimy uważać, tutaj widzę złamane patyki. Ktoś tędy przechodził. Ty masz tak, plecaczek i żółta opaseczka. Ty masz żółta opaseczka i plecaczek, dobra, huntingowy. W szyku bojowym, dobra, w diamencie wejdziemy tutaj, nie? Albo w kolumnie lepiej, marszowej. Zaraz, co tu się dzieje? Uś, opada mi telefon, nic nie mogę na to poradzić. Aha, kurde, Monika, sorry, nie? Ja myślałem, że to pisze Kondzio, bo on takie rzeczy pisze. Mały mi teraz męczy kompa, bo na moim jest drukarka, no i sobie teraz tonę papieru zużywa i nie chce iść do siebie na swojego kompa. Nie było mnie z 30 minut. Jak tam idzie? Ile macie już fragów? Około na serwerze jest 90 graczy, już teraz zostało 20. No i lecimy ostro teraz, bo jesteśmy w domu, czyli w Starym Soborze. A pograłbym teraz, bo na tym serwerze to mam nawet wypasioną postać. Jestem gejem Gramzik. Cześć Gramzik, cześć. No i super, jak najbardziej. Ja nie, ale jak najbardziej. Diego cię polubi. Będę wchodził taktycznie na sklep, żeby zobaczyć. Okej, okay, widzę cię. Mam kontakt wzrokowy z tobą. Przynajmniej mój wzrok ma kontakt. Gość! W budynku czerwonym celował do mnie. Przyjąłem. Nie trafiłem. Kuźwa. Chyba wbieg do budynku. Na górę czerwonego. Kuźwa. Tak, gdybym wszedł na sklep? Nie wiem, czy on wybiegł, czy wbiegł do czerwonego budynku. Cholera, zejdę stąd. Akurat łebek sobie zabrał. On mnie musiał widzieć. Albo jest dalej w czerwonym, albo wybiegł. Wybiegł. Dobra. Na lewo. Na lewo, dobra. Daję bazę. Jest na myśliwkę biegnie. Dobra. Tam, gdzie byliśmy. Okej. Okay. Ale to miasteczko. Okej. Okay. No to ja wbiegnę na sklep i go zdejmę. Jest za kiblem. Kuźwa, biegnie tam dalej. Na dobra. Lewo cały czas. O, widzę, no. O, daleko. Kuźwa uciekł. Próbuję go złapać. Nie rozrzuciliśmy bananów. Kuźwa. Wcześniej. Nie mogę wejść na kibel. A jest ty. Nie, to ty. To ty, no. A, widzę, tam jest. O, panie. Kuźwa, nie zdejmiemy go. Ale zbijał. Nie dostał. No. Jak daleko ucieka, ty. Co, on przestał uciekać? To już według ciebie zbiał, tak? No. To dobra. Był poza zasięgiem łuku. Ja miałem kuszę, ale też lipa. A wiesz, co robi kusznik? Co? Puszcza bełta. No. Powiedz... Co? Powiedz... Ja jestem na namiotach. Powiedz mi, Kamil, czy tu są code locki, czy tylko te łańcuchy rowerowe? O kurde, chyba są code locki. Jak spierdali... A, uciekł do lasu. Około panie z 308 to byś go po dupie podrapał. Właśnie. Code locki chyba są, tak mi się wydaje. Chociaż kurde, nie wiem. Nie pamiętam. Bo my bazy nie budowaliśmy tutaj. My takie samotne wilki. Bo mieliby już naprawdę ciężko na tym serwerze ludzie. Tylko by wychodzili. Admini by nas zbanowali, gdybyśmy jeszcze mieli bazy i gany. Właśnie trzeba tu, kurde, zachować jakiś ten, nie? Umiar. No to dobra, ja cię będę osłaniał. Kurde, co tu jest? Noc na tym serwerze, czy może zaraz się rano zrobi? Pojedę na stodołę. Te strzały mogły zwabić inne gatunki, Yeti. Nie? Co? No. Yeti. Yeti. Dobra, taktycznie... Strzały obiły w Yeti rządze. Tak, obudziły rządze. Obrzydliwe! Homoseksualne. No. Nie, ty... No, tak. Siema ziom, powodzenia bro. Cześć Krystofarian. Super utwór muzyczny, ale no to już dawno, ale no nie miałem okazji chyba ci tego powiedzieć. Super rap o DayZ. Super partia. U ciebie na kanale super partia. Elo Matrix. Cześć Matrix. Matrix. Nie no, Matrix. Kuźwa, na tym serwerze jest noc. Ty dalej lutujesz namioty, mnie mam, co nie? Zgadzam. Jak znajdziesz Nocto, to mi daj znać, bo ja potrzebuję. Jestem taki niby biedny, ale jednak bogaty. O kurde. Nie, nieważne. Zmienię sobie na monitorze gammę, dam na 1.8 z 2.2, bo nic nie widzę. Myk, cerowniczek na monitor. Tego nie używam już od dawna. Nie używam! Nie potrzebuję. To jest dla noobów. Gdybym miał 100 godzin w DayZ, to bym tak już zrobił, ale mam 15 tysięcy. Ty, ja coś widziałem? Nie. Co to za lampa? A nie. To postać tak się świeci, ty. Naturalne światło postaci jest takie, jakbym latarkę zapalił. No tak. A no tak, bo jesteśmy radioaktywni po tym, jak pieprzył o tym małpijad z nieba. Dzięki, men, piona. Ahaha. No, bo mam tonę gwoździ. A, dobry sprzęt strzelecki. Robię skrzynki i chowam po lesie. A żadnego code locka nie mam. Znalazłem tylko te łańcuchy. Kuźwa, a może są tylko te łańcuchy? Kurde, nie pamiętam. Jak chcesz, mogę ci dać po prostu... mogę ci to jakoś zabezpieczyć, te skrzynki. Gdzie dokładnie dałeś te skrzynki? Możemy ci je z Diegiem po prostu jakoś przechować, nie? Zabezpieczyć. Nie wiem. Nie budujemy was. Ty tu biegasz? Nie! Na namiotach ktoś mi tu biega. To jest. Zaraz go zdejmę.
Widzę. Zabiłem go. Pięknie. Skąd ty miałeś automat? Na kucaka wlazłem, namiotu i mnie nie zauważył. Aha. Szały? Wrzam. Kuźwa, ciemno jest dosyć. Jak, gdzie by tu wejść, żeby się osłaniać? Ja nie potrzebuję osłony, ale ciebie bym poosłaniał. Może na tą wieżę. Ciemno jest, to live się powinien mniej ciąć, bo nic nie widać. Już tu biega pode mną. Dobra, to ty. Czerwony beret. Ja. Masz może baterię? Ja znalazłem Noctowizję, jak coś mogę ci dać. Halo, wyciszony byłem. Masz baterię? Ja znalazłem dla ciebie Noctowizję, jak chcesz. Mam. No to masz Noctowizję, bo ty masz hełm. Nie mam hełmu. To nie ta postać. To nie... A, no to znać hełm i mi daj. Ty, mam lepsze, mam Noctowizję znalazłem. Ty ładujesz, nie? Tak. Ja już mam Noctowizję. Ty, serio? No nie uwierzysz. To. Ty, załóż se to na łeb. Załóż se to na łeb. Normalnie na Noctowizja, ty. A wcale, no trochę cię, no. Trochę cię widać, nie? Ty, no ale masz Nocto, zajebiście. Robimy gang, dyń. Z bańki będziemy każdemu z dyni. Ty lutowałeś, ty, panie? Tak, no nic nie miał. Nic nie miał. Woda, CR. Ale jak będziesz potrzebował Blaze'a lub Mocnika, to zostawię ci namiar. A to spoko. No na razie mam, ale już nie, no w sumie... Pożyję jeszcze trochę. Coca-Cola zostawił. Czyli tutaj nie ma nocy, ale jest taki zmierzch. O kurde! Jasna dupa. Nic nie słyszę teraz jak coś. Christopharian, 50 zł, dawaj, dice forever. No, dzięki wielkie. Christopharian, czyś ty oszalał? Do ciebie. 50 zł, czyś ty oszalał? Ja pierniczę, rozumiem, 5 zł. Matko boska, Kondzio ma godnego rywala. Trzeci mój donate w życiu? W życiu, bo ta małpka, co jest napisana, małpka 01, to jestem ja, nie? Chciałem, żeby, wiesz, coś tam się... A już nie ma małpki, już nawet małpka wyszła, bo użytkownik wodka to był też jakiś gość. Ale jaja. O, małpka 01 jest na miejscu czwartym. No to jestem ja, bo chciałem, żeby coś po prostu szło, nie? Małpka 01, najwierniejszy widz. No jeszcze raz dzięki, Krystofarian, ja pierniczę, szaleństwo. Kurde, 50 zł. Co ty masz w ręce? Właśnie, daj połowę naboi do tego. Do Mosina, jakiego? A nie znalazłeś hełmu? Żadnego nie znalazłeś? Nie. Mogę ci dać tylko... No dobra, znaję łaskę pana. Masz więcej naboi niż ja, bo ja już mam w komorach, w magazynku. No ale się wygirowaliśmy. Ja jeszcze Nocto za... Cały? Typ tam za tym. Za dobra. Jeden leży, jest jeszcze jeden. Dostał, leży jeden? Jeden leży, mówiłeś? No chyba, zobacz, bo gili blisko koło mnie. Dobra, widzę, no. Na ziemi. Zabity. Ten drugi, no. Też zabity. Skurwysyny, ale się przystrzeli na nas. Założę się, że to był Kondzio. Ale jaja. Ale dobrze, mówisz mi ten Kowak. Nie ćwicz, Ejma, nie ćwicz. I ty leży teraz, ale... O kurde! Leży. Kuźwa, się wystraszyłem. Ale pięknie zabiłem tego lepszego. Ta lepszego. Biorę jakieś rzeczy, bajery. Ty weź te rzeczy, gili i w ogóle wyrzuć gdzieś tam krzaki, a do mnie... No. Dobra. Ty, a ty słyszysz... Masz może live'a odpalonego? Słyszysz ten? Muzykę? Rzeczy możesz porzucać tam, gdzie oni lecą, aby żeby nie widzieć. Dobra. By ciało tylko nie.
Bomdzio, 10 zł. Podbijam trochę, bo mnie kurwa gonią w tabeli. Ble, 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 ble. Dzięki, Kondzio, no wspaniale. A tu jeszcze Beniu, kocham lewicę. To wszystko, co miałem, bro, jestem teraz pusty. Ej, no co ty, no to daj spokój, tak nie można robić. No ale dzięki wielkie jeszcze raz. Yo, yo, yo. Komory to mogą być gazowe, komory, no tak. Komorze w magazynku. Dzięki, Kondzio. Cię gonią. Ale muzyka, to jest ogólnie mój utwór i mój głos, nie? Ja to śpiewam. Niepotrzebnie taki długi wstawiłem. Ucipa. To jest z mojej płyty rapowej. Krystofalem też jest raperem, tylko że ja jestem raperem i jeżdżę rowerem. Ja liczę, no, kto załatwiały? Teraz najgorsze jest zabezpieczenie miejsca po prostu zdarzenia, zbrodni, nie? No. On miał SKS-a, BSS-a, wszystko na S-a. Ja właśnie, a co... właśnie, zobaczę, mój lud, co ty tam bierzesz. Co twój lud? A właśnie, co to znaczy to S-a, S-a? Co to jest? Ja, ale naboi. To wszystko trzeba spalić, w pizdu. To parę ognisko. No nie, no, przecież oni tu wrócą. I to wezmą. Dolara nawet. Ja, bo wezmę te naboje, może wazę zrejdujemy kiedyś. Wszystkie naboje wezmę. Ja pierniczę. Moja piękna dziewczyno z PGR-u, ty byłaś mi PRL-u. Moja piękna dziewczyno z PGR-u, ty byłaś mi PRL-u. Ja pierdolę. O, mojego ludu nie wiesz. Czy ten głos? To ta muzyka? Big 100 zł. Veni, vidi, vici. Veni, vidi, vici. To jest, z tego co pamiętam, przybyłem, zobaczyłem, zdobyłem, tak? Ja pierniczę, Big, czy ty jesteś normal? Nie, no dzięki wielki, ja pierniczę, no to nieźle. Jasna dupa. W życiu nie widziałem takich pieniędzy na oczy. To jest tyle, co zarabiam w tydzień w mojej pracy. Jasna dupa. Kuźwa mać. No nie, no to się po prostu w pale nie mieści. Big, big numer jeden. Ja wiem. Kaiser Reich. Kaiser. No tak. Kuźwa. Jasna dupa. Ty, ale tak między nami, bo teraz się wycieszyłem na Diego. Ale Diego będzie chciał pieniądze ode mnie teraz. Bo no, ostatnio mu mówiłem, że Kondzio mi wysłał 10 zł, to mówi, no dawaj te pieniądze. To jest jasna dupa. I co ja teraz zrobię? Ja muszę to jakoś ukryć. Tutaj to skasuję czy coś, żeby on tego nie widział. Ja z nim mówiłem, że będę dawał mu 1%, tyle ile ma wkładu. 1%. I dostanie złoty 60, tak? Mam nadzieję, że będzie zadowolony. Detronizowany został. Nie no, Kondzio wspaniale, absolutnie wspaniale. Kondzio, Big, ja pierdolę. No sobie w pale nie mieści. Teraz muszę to jakoś wytłumaczyć Diego później. Będziemy się widzieć na święta chyba. I co, daleko jesteś od naszego domu? Mogilewka. Mogilewka. Jeden przystanek autobusowy, czekam na autobus. Ja tu osłaniam w miarę. Zabrałem po prostu te lepsze gany. Oni mogą piersi przybiec. Pierwsi. Gdybym mógł wskoczyć na tą tutaj maskownicę, mogę. Jestem na maskownicy i będę cię osłaniał. Ciała w sensie. Albo inaczej, tutaj na te białe pójdę. Na snopowiązałki. No, genialnie być. Tutaj nikt się nie spodziewa. Powiązałki. Nawet wyżej wskoczyć. Genial. No, no genialnie po prostu. Można mnie tylko zabić z trzech stron świata. A z czwartej nie ma szans, żeby ktoś mnie wyhaczył. O kurde, telefon mi padł. Teraz będzie słabszy internet. Stonks, Diego zarobił 1 zł. Zakup od Diego, mamy parę butelek wina i będzie spoko. A właśnie, no tak, no ty wiesz o tym, że Diego ogólnie ma wino. Nie robi sam, bo to jest nielegalne, tylko skądś ma wino, nie? Zna się na winach. To nie jego wina, ale... Siemka, mam pytanko, mógłbyś zrobić poradnik, jak zacząć w DayZ? No rzeczywiście mógłbym coś takiego zrobić. No tak, no to by było ciekawe, ale czy ja jestem taki dobry w DayZ? To nie wiem, myślę, że fajne poradniki robi kuzyn, warto do niego wejść na kanał, no jest taki kuzyn DayZ, jak sobie wpiszesz, super poradniki robi, myślę, że no nie mam szans, żeby nawet podejść pod tak wysoki poziom, a to jest mój kolega, kiedyś graliśmy razem, tylko że ja DayZ troszkę odpuściłem sobie swego czasu i ten... A on no, cały czas grał fenomenalnie, robił poradniki, fenomenalne materiały, fenomenalnie mówił, jego sposób mówienia, jego dykcja, narracja.
wszystko jest świetne, nie? Próbuj ze snopków na drzewo wejść, jak małpa. A wino jest legalne? No to tak, no to Diego pędzi, dealuje tym wszystkim, sprzedaje do Norwegii. Posłaniam dalej. A tutaj pod drzewo. A ciekawe, czy da się na drzewo wskoczyć z tych snopków. Nie, chyba nie, się uszkodzę. Ale cię uratowałem, znaczy nie uratowałem, bo zginąłeś, ale ich wyjaśniłem dwóch sam, nie? Tak, tak, dwóch. Jednego. Aha, bo ty przypadkiem zdjąłeś tego w gili, bo chyba akurat kichałeś, słyszałem. I ci się nacisnęła, nacisnęła myszka. O, tak było właśnie. O, a nie, dobra, to zombie. Wybiegam i full auto z kałacha. Widzę dwóch. Ten był bliżej, to strzelam do tego. No to aha, i dwóch zobaczyłeś, no to. I jep, nie tak leci. No, jep. Ten dostał, pada, widzę jak już pada. A ten do mnie szedł, dziabnął mnie, nie, ten z tyłu. A, no to na jad to nie ma lekarstwa. No właśnie. Jest. Kulka w łeb. To jest lekarstwo. Podane perlaku. Lująca. Jadę. No jest legal. Kuzyn kaftan Mr. Kirlen, polecam. No tak, tak. Kuzyn szczególnie, mówiłem, bo ja nie znam innych, ale kuzyna znam. Przywiodą Yeti. No tak, Yeti. To dobra, ja sobie leżę tutaj w maskownicy, czy na grzewnicy. No i ja muszę iść do ubikacji niestety, bo nie wytrzymię. No ja sobie tu leżę, nikt mnie tu nie znajdzie. Nie ma bata. No to ja ze dwóch. O, co się dzieje? Kuzyn ostatnio z Kirlen grają. A tak, tak, no. Właśnie ja nie mam czasu na śledzenie dokładne, ale kuzyna bardzo lubię. To jest fajny gość, kuzyn. No taki mój kuzyn, można powiedzieć. Fajny gość. Czasem nawet padnie tutaj pogadać, tylko że wiadomo, zapracowany. Jestem? Telefon mi się nie załadował, mam słabszy internet ciągle, kurde. Bo ja łączę dwa internety przez VPN, aplikację Speedify. I dzięki temu mam troszeczkę szybszy czasami. Ale jest taka fatalna jakość, że to nawet mój podstawowy net to udźwiga teraz. Mieli światłowody mi ciągnąć i właśnie ostatnio dzwonię do nich i mówię tak. I mówię, jakaś babka odbiera, mówię, kiedy mi pociągniecie a ona się rozłącza. Światłowody, no. No dobra, ciekawy żart. A ty gdzie jesteś w ogóle? Blisko, bliżej niż myślisz. Bliżej niż myślę? Ale dalej nie widzisz. To ile ty z tej mogilewki biegniesz? Mogiła. No kawałek jest. Ale mi ma pedali, no. Dobrze, że chociaż kierunek jest zaznaczony. Dla takich nubków dobrze, nie? Nie dla nas. Jak się... Napisał Kondzio, jeśli chodzi o jakość streama. Jak się nie ruszasz, to jest zajebiście. Jestem przy stodole. Dobra. No nie mogę się ruszać, bo jak się nie ruszam, to jest zajebista jakość na streamie. No to w kontenerze będzie w kampie. W kontenerze, no tak. No Daisy jest cholernie obciążający, to jest tyle trawy, to nawet jak się nagrywa na full jakość, to widać, że jest nagrywane. No i gówniany silnik z Painta 3D. Ta. Jak się wie, co tam migało. Tak, twój Tarkov... Nie to co, EFT. Unity. O. Zaczyna się, wspomniałem tylko i się zaczyna. EFT. Tarkov. Tarkov stoi na Unity, to gry robią na tym na telefon. I to słabe. Dobra, no to jesteś koło stodoły, dobra. Jakieś masz znaki szczególne, cechy, osobowości, wyglądu, tatuaże? Nie. Zachowania, tiki? Nie. Cecha, zombie mnie goni. Zombie cię goni? Cecha, zombie cię goni. Niezła cecha. Musisz się zabić, czy ja mam je zabić, jak chcę. No to ja je mogę zabić, nie? O, ktoś tu mi biegł. Dobra. Kiedy masz gana już? No był w szopie. No jakbym wiedział, że będziesz tak strzelał. Bez mojego kałacha. Aha, no dobra, no to sobie tam lutuj ich i ja ci dam jeszcze to, co... O kurde. Spokojnie, to nie moje naboje. A przy okazji sobie aima poćwiczę. Jak w Kowaku, o, myjek jak w Kowaku. Lecz. Słyszę muchy. Wow, speedhacki dostał zombie. A, to przez mój internet pewnie. Ale żul, ale... Buty mu nawet zciął, co ty zrobiłeś? Bieda. Może kompost jak wrzucisz... Nie miałeś osłania? Aha, sorry. Kompost jak wrzucisz do wody, to może odżyć, jak kwiatek. Co? Co ty tam znamy? Taka to właśnie osłona. Co? Osłaniam. Nawet zombie do mnie przyszło. Zostań snajperem. Jak na dzień dobry do pani, kiedy mi pociągniesz? Aha, no tak. Zostań snajperem. No Tarkov to ma okropną optymalizację. A zmień ustawienia na minimum. No tak, właśnie. No tak, mógłbym ustawienia na minimum dać, wtedy by to było lepiej. Ale ja mam na minimum.
Już prawie na minimum. Mam takie optymalne, myślę. O, tutaj mam na przykład na wideo, gdzie ktoś biega, co jest? To ty tu biegasz, jak postrzelony? No. Te rzeczy gdzieś dałeś? Co? Co? A, halo, halo, coś mówiłeś do mnie? Te rzeczy gdzieś dałeś, to wszystko leży. To wszystko powinno leżeć obok, a ja jeszcze wziąłem pewne rzeczy, tak? No nie no, dużo wziąłem, dużo. Zabrałem jak coś, nie? Dwóch gości wyjaśniłem. To jest mój lód. Gdzie ty jesteś? Na wieży. Na... maskującej. Taki bunkier. Chodź do wolnego. Dobra. Wymienimy się rzeczami. No. Kurde. Jak się wystraszyłem. Świetnie. Masz opaskę nawet. Jak ty to ma? Aha, wziąłeś. Dobra. Co chcesz, a czego nie masz? To, co było moje. Mam do ciebie trzy pytania. Ilu zabiłeś martwych chodzących, czyli zombie? Jednego. Ilu ludzi zabiłeś? Tą postacią? Nie, tak się śmieję, bo tak w tym serialu The Walking Dead oni mieli trzy pytania. Ilu zabiłeś właśnie zombie? Ilu zabiłeś ludzi i dlaczego? I jak dobrze odpowiedziałeś, to mogłeś do nich dołączyć. Mocina nie chce, a Kasuka chce, może wziąć. No to nie, no a czemu nie chcesz Mocina? Aha, masz Winchestera. Bo mam to. To może na dwa? Mocina nie mam lunety. Aha, no to ja wezmę go, żeby go... A wezmę sobie Mocina dla jaj, żeby się pośmiać. To ja mam tylko dwie rusznice. Aha, jeszcze mam inne rzeczy. No nie wiem, masz tu, sobie wybierz, co chcesz. Bo ja wziąłem pewne sprawy i nie mam czasu ich teraz segregować. Wybierz sobie. Dobra, ja spadam. No, na przykład dwa bębeny do mojego kałacha. paznokcie obgryzał żulik, hehe. Dobra, ja spadam, dzięki za streama, muszę jeszcze parę rzeczy załatwić. Spoko, Big. No kurde, wielki... kurde, dzięki wielkie. No, ktoś. Super partia, dzięki za donata. Największego w historii kanału i w moim całym życiu. Nikt mi jednorazowo tyle pieniędzy nie dał. No, w moim całym życiu, nawet pracodawca. No, dzięki wielkie jeszcze raz. Widzimy się w Hearts of Iron, nie? Czy to we wtorek? No, tak mi się wydaje, że we wtorek sobie coś tam pykniemy. Jak się zgramy czasowo, bo ja mam teraz nocki. No, ale no to trzymaj się. Na razie. To Diego, to Fryczka, a co Fryczka, to Fryczka. To jest właśnie poprawny podział. Aha, jak chcesz, to sobie to. A co, nie chcesz tego? Nie, no ja mam. Ale jaja, no tak, no to biorę to jak najbardziej. Aha, i masz tłumik do tego. No genialnie. No to ja sobie może wywalę tego Mocinka rzeczywiście. No to my nie musimy nic lutować, jak kogoś zabiję, to nawet nie podbiegam do niego. Po prostu zajmiemy się tym, w czym jesteśmy najlepsi. Już od wielu tysięcy godzin. Polowaniem na małpy. A, mina, no tak. Ale będą mieli minę, jak tutaj podłożysz. A nie, bo to jest ta głupia na pilot. Kuźwar. Jestem w bunkrze dupy. No to musimy iść niestety, czy nam się to podoba, czy nie. Znaleźć pancerz. Pancerz znaleźć. Albo lotnisko, albo VMC. Zaraz, gdzie my jesteś? Kabanino. VMC to tutaj nie ma nawet, a jest. Nie ma. Co za bipop? Bipop. Wybor, aha, wybor. A jest. Jakaś baza. Boecharba. Baza. Bibo. Prowadź w każdym razie. Zdaje się na twojego nosa. Ale nas małpy zaszły, nie? Telefon może się załadować. Gdzie idziemy? Tak jak mówiłem na wybrzeżu. Ty dowodzisz. Ja nie wiem. Pytaj się na czacie. Na live. Całkiem w lewo i na tri leć. Na tri? No nie, to bez przesady. To bez przesady. A, no tak, trikresta militaryny, no bez jaj. Przecież to jest po prostu, no w czydupy stąd. To już do tisów lepiej od razu. Nie, no bez przesady. Jaś, demokrację. Demos Kratos, a Kratos to ten jakiś stwór zły chyba. Kratos? Kratos to kto to był? Aha, no to co? A to gdzie biegniemy? Ja cię zgubiłem, szczerze mówiąc. Ty na VMC pewnie pobiegłeś, tak? Ja do kepsów. Ja też. Dobra. Ty już jesz kepsa, bo ja dopiero jestem na wejściu. To by już zrobili? Jestem w tym domu, co na to mięso. To, no, dobra. Napadli mnie w tym domu wtedy. Lepiej jestem. Dobra. Obóz, cztery namioty i fajne spluwy, pisze Monika. A raczej jej mąż, bo niejaki browar. Tak jak wtedy ten, co ci mówiłem, że, że gadam na czacie z Moniką. A nagle na Steamie pisze mi jakiś gość, pisze tu mąż Moniki. Ja mówię, ja pierniczę. I kasuję szybko, żeby nie było nic. Ale masz bęben. Ale masz bęben. A tu leży. Gdzie, za drzwiami? A tutaj. No to trzeba to zabrać, wywalić. To małpy lubią takie broni. Kurry, nie trafiłem. A ja też sobie bębena muszę dać na trójeczkę. Dobra. Widzisz tego Mocina? Tutaj widzisz takie dwie kreseczki na nim? Dwie małpy właśnie ubiłem. Dwie małpy zabiłem z niego. Co ty na to powiesz? Dwie...
Gdzie idziemy? A czy musimy gdzieś iść? To tutaj możemy być. Ognisko rozpalimy. Będziemy grać w dom. Nie, no dobra. O, genialnie. Ale przy otwartych drzwiach. Jak to się robiło? Miss Lidus? A tu. Do trzech. No. To jest, gdzie idziemy. Dobra, ja za VMC jestem. No, ja też. No to dobra, to gramy. Do trzech. Kto wygra, ten decyduje. Dobra. Ale głupota. Dawaj. O kurczę, jak to się robi? Jeszcze raz. Dla ciebie 1-0. Kurde, nie chcę mi się tam iść. Dobra, to trzech. Przy otwartych drzwiach. No. Gdyby ktoś przechodził, patrzymy, gramy w ten. 2-1 dla... 2-1 dla ciebie. Dobra. 2-0 dla ciebie. No co ty tak szybko? Już oszukał. Ja już widziałem, co dałeś, widzisz? 2-1. Oj, nie mogę. I co teraz? Aha, 3-2, tak? 3-1. Dobra. No to idziemy tam, gdzie ty chcesz. Na VMC, tak? Tak. Kurde. Niech to szlak, ja tam nie lubię chodzić. Dobra. Ale... Ja też tam nie lubię chodzić. Ty też tam nie chcesz iść. Pamiętasz ten kościół, co ja spadłem? Złamałem nogę, a ciebie zabili wtedy. Tak, złamał nogę. Ty, ale tu się nie biegnie na VMC, gdzie ty biegniesz? A nie, tak, ty, dobrze, ja już zapomniałem. Ale ja nie polem, jak nie wiadomo kto ja, taktycznie. A napiszesz nazwę tego serwera na DC? Aha, tak, jasne. No, na DC chcesz, tak? To dobra, na może kanale tym frycek.pl siedziba. Żona się śmieje, też ogląda, co by nie było. No bo tak było, że właśnie No nie wiem, dużo budynków tu dodali. Nagle do mnie napisałeś, że tutaj mąż Moniki, a Monika u mnie na streamie, nie? Ale pododawali tych haszczy. Myślisz, że ktoś tam jest? Na pewno. I środkiem pola. Bo my gramy tak, jakbyśmy w realu to robili, nie? W rzeczywistości, żebyśmy się nie męczyli. Biegnąc nie wiadomo gdzie. Biegniemy przez... każdy by biegł krzakami i tam się patrzą wszyscy. No tak. Ja patrzę na krzaki, w życiu bym nie patrzył na otwarte pole, nie? Stąd co oni nam mogą. Najlepsze jest to, że kiedyś we dwóch to kampiliśmy tutaj. Kampiłem. A tak, na tym czerwonym, nie? Nie no, w tym krzaku tu, gdzie jestem. O kurwa, dobra, idziemy tam. O. Ktoś wrzucił miętusa do koli. To jest się normalny. Poważna sprawa. To było... To było... Gdzieś tutaj. Tam się na 200 metrów Mosinka. Na wszelki wypadek. To było chyba nawet na prison, nie? Na więzieniu. A nie wiem, ja jestem w zniszczonym budynku. Ja też, może w tym samym. Widziałem za tym siwym budynkiem długim. Dobra. Wybiega, przy dziurze będzie. Dobra, widzę, no, widzę. Kontener to jest. Tak, widziałem, kontener się otwierał. Wybieg. Dobra. Jest w wieży. Dobra, próbuję go zdjąć w wieży. Dużej dodanej. A, widzę, no. Do góry będzie bieg. No, biega, no. Zabity. Ciekawy, czy jeden był. Fuu. Tym razem trafiłem. Trafiłem go w oko. Ale do kogo on strzelał, nie? No. Tylko wtedy nie patrzyłem na czat i nie wiadomo, czy zabił kogoś, czy nie. No. Chyba... Ty co to? Z Mosina. Ale to... No name. Albo w tym więzieniu, albo jeszcze dalej. No. Ale chyba w więzieniu, w budynku, nie? No chyba tak. Ja mam w dupie, szczerze mówiąc, tego, co go zabiłem. No co on tam może mieć? No ja mam wszystko, nie? Lara może mieć. To ja się nim zajmę. Dobra, no. Ja sobie ogarnę tutaj. Może przyuważę w więzieniu. Też wejdę na teren VM fucking C. O, ciekawe. Miał M16. Ciekawe. Więzienie otwarte. Kuźwa tak na blisko, to nie czuję się zbyt dobrym specjalistą. Tych wieży już trzeci typ zginął, bo tam leży dwóch pociętych. Mm-hmm. Lepiej wyjdę z tej. No tam raczej pechowa wieża. I w tej koło mnie chyba jest gość za płotem. Gdzie ty jesteś? Poszedłem w stronę. No płotem szedłem, ale do końca bazy. Na lewym płotem. Mm-hmm. Jestem koło tej cieciówki tutaj przy wejściu. I ty kampiłeś pod tym płotem kiedyś, nie? Nie. Jakbym za płotem słyszał, ale nie dam głowy. Ja jestem w siwym budynku. W kiblu? A w siwym, dobra. W siwym budynku, tym większym, tak. Dobra, obserwuj. Ja jestem w rogu, chyba mnie zobaczysz zaraz. W rogu płotu przy wieżyczce zielonej. Co? Nie, w siwym budynku, a ty w kiblu. Tri jest lepszy lutiera i jeden lutuje, a drugi kampi na górze. No tak, to że daleko jest tri, kurde, stąd. Tris. Ty, to był Mosin w kamuflażu węża. O, widzę cię, foknie. Widziałem przez chwilę, mam nadzieję. O, teraz jesteś, widzisz? I ja jestem w rogu. O, tu patrz, widzisz? O, patrz, nie, o, tu patrz, no.
Oj, teraz przybliż. O, widzisz to ja? Widzę. Juchu. No i ty. Genialnie. Ktoś tu wbiega i ja normalnie mu plecy widzę. On wbiega do cieciówki i jak zwykły cieć, ja go po prostu zjadę. Ja jestem takim cieciem, tylko nie w cieciówce. Nie? Gorzej jak przeskoczy przez płot na mnie. Koczy mi na barana. Wyobraź sobie, tak centralnie na mnie wskoczył. Nikogo nie ma. Nie podoba mi się tutaj. Co ty na to, żebyśmy pobiegli do wyboru? Żeby kogoś spotykać raczej w boju spotkaniowym, a nie tutaj każdy się spodziewa nas, nie? No. To dobra, jeszcze... To pan też by się przydał. No to dobra, to co, 5 minut, albo ty lutowałeś tamtego gościa i nie miał pancerza, no to raczej... Miał tylko M16. To dziwne, to raczej tutaj nie ma nic takiego, bo on lutował na pewno. Na pewno na lotnisku. Będzie tego pełno też. No tak, na lotnisku na pewno. A bezpiecznie na lotnisko iść od budowy, czyli w sumie tędy, nie? To dobra, przydałoby się pancerz dupy wziąć. Sprawdzę wzgórze. Dobra, robię kółeczko wokół BMC, ale w środkiem, przy płotach środkowych. Może ten gość, co strzelał, pobiegł do więzienia. Do... No tak, więzienia. Kościoła. Tu zombie zabite leżą. Idę w stronę więzienia. O, grzyba mam. Ty, no mam ten. Opionkę. Opionka i ten. I Karyna. Opieńka. Opieńka, tak, opionka. Opieńka i Karyna, koło siebie. Para, nie chcę ich rozdzielać. Duet. Duet. Mam złe przeczucia co do tego więzienia, ale idę tam. Co? Ostatnio też tak mówiłeś i typ tam celował drzwi. Właśnie wchodzę, ale widzę tutaj dużą potencjał, bo fajne są okna, fajnie są ustawione. Próbuję z nich skorzystać. Broń na blisko, przeszukuję cele. A, te okna są takie z dupy. Z niej nie da się strzelać. Będę w kraty walił. Ciekawe, czy ktoś tutaj... Jest gość! Celuję, co ty jesteś w więzieniu? Ja jestem tym kimś. Przy wyjściu. Ja myślałem, że dostał, nie dostał. Tutaj koło mnie jest gość, nie? Aha, on jest w więzieniu tym dużym, nowym. Tak. Nie wiem, czy do lasu sportem wbiegł, czy co? Tylko mnie nie zabił w tym lesie. No dobra, żółta opaska. Masz, nie? On przy wyjściu drugim, tym tamtym, jak na wybór, nie? Był. Ale nie wytrzymuję już psychicznie teraz. Ale mi adrenalina poszła po nogę. Czekaj, ja jestem na wieży tej dużej za tobą. Dobra. Ciebie widzę. Przy drugim wyjściu. Widzisz mnie? No, widziałem. No i on był przy drugim wyjściu, dlatego tam idę. Może stankować mój strzał. Nie, już go tu nie ma. Czyli może drugą stroną pobiegł. Nie, wbiegł do więzienia, ale gość. Tak, jest tu. Dostał raz w plecy. Walczę z nim, nie wypuszczę go stąd. To ty? Dobra. Kura, to ja. On jest w środku, może być na górze nawet, nie wiem jak tu są te przejścia. W pewnym razie zamknęliśmy go w więzieniu. Kuźwa, będzie czekał na nas. Jakieś granaty by się przydały. O, pięknie, wrzucaj no. Ja pójdę od tamtego wejść. Dobra. On może być tu na górze też. Wali coś. O kuźwa, ale wali do mnie. Dobra. Bo przez okna. Tak, na górze był. Nie trafił mnie. Dostałem raz. Ja też. A biegnie tutaj no. A to koło mnie był typ, ty. Ale jaja, ty dwóch ich było. Ja myślałem, że to ty byłeś. Kuźwa, widzi to teraz. Ja ze dwóch. Halo? No, prawie górne. Ale ja. O, żyję. Jestem na wybrzeżu. Ty też? Halo, ja żyję, jestem na wybrzeżu. Ty też? Nie. To co, ty żyjesz tam jeszcze? Tak. Zabiłeś ich? Nie. A dobra, pobiegnę tędy. No ja do ciebie i tak zanim dobiegnę, chyba nie dobiegnę. A ty do której będziesz dzisiaj w Daisy? Nie wiem, długo. I słusznie. Cześć truszka jeszcze raz. No, działo się tyle, że zginęliśmy. Podjęliśmy bój spotkaniowy z dwoma małpami w więzieniu i my je zamknęliśmy w więzieniu, ale się uwolniły i zabiły nas. Koło mnie przebiegła małpa, myślałem, że to Diego. No i mnie zabił, kuźwa, mogłem go zastrzelić. Ale wygirowani byli też na full. Nieźle. Można było to ogarnąć, ale Diego jeszcze żyje. Jest tam, BMC w więzieniu. Czyli ty tam w więzieniu kampisz, rozumiem. No, powiedzmy. Aha, wbiłeś do gry, truszka. Ja myślałem, że na stream. A no to dawaj, to spotkałem słowa. No nie wiem, gdzie ja jestem. Gdzie jestem tutaj? Kuźwa, te nazwy, no. Zwykłej mapy nie ma. To jest Berezino? Nie, Berezino jest tutaj. Na południe od Berezino. I to jest Gorka? Do Gorki będę biegł. O ile to jest Gorka? Z Gorka? Gorka. To jest Gorka? Nie, tu jest Gorka. Tak, to jest Gorka. Tutaj jest Gorka. Będę biegł gdzieś tu. No, a Diego VM fucking C. co jest? A właśnie. Ty, a... Halo. Ogólnie to użytkownik truszka wbił na serwer też, tutaj. No i pyta, czy byśmy nie poszli na siedzibę frycek.pl, na Szlachta i Magnaci. I we trójkę byśmy byli. Co ty na to? No tak. Trzech muszkieterów dupy.
Aha. O, jest truszka, witam, witam. Witam, witam. O, nie słychać. Dobra, to jest... Co to za miejscowość? Nonrha. O kuźwa, ja nie wziąłem sobie Nesquika. Aha, jeszcze napiszę do takiego gościa wiśnia. A, go nie ma. Jest, Call of Duty. Gra w Call of Duty, no to sorry, ale DayZ jest lepsze. Jest Call of Duty. A pastucha nie ma, nie? On pewnie w pracy. Nie ma. Tym lepiej. Mamy większe szanse. No, troszkę nie słychać cię, jak coś niestety, kurde. Dalej nie słychać. Sam widzisz, że się nie pojawia nawet ten obramowanie na zielono. Gdzie ty jesteś? Wybiegnę do Nonrha. Na południowy wschód od Gorki. Od Robki. Nonrha. Wiesz, o co chodzi? Chyba nie. Czekaj. Do Polany? To jest Polana Nonrha. No tak, chyba tak. No tak, Polana. No, biegnę za ciebie, do ciebie po prostu, na zachód po prostu cały czas, nie? Cześć, tak, biegnę do ciebie. Mateo, cześć, witam. Witam, witam, Mateo. Co tam u ciebie? Wesołych świąt, właśnie, wesołych świąt. Polana, no to w Polanie znajdę jakiegoś gana i będzie jechan. Polana to ulubione miasto Christofariana. Telefon do ładowania. Szkoda, że nie ma tutaj autorana, to by się jedyne przydało. O, widzę Polanę. Halo. O, słychać cię teraz, halo, halo. No, dzień dobry. No, witam, witam, już cię tutaj podgłaśniam. Co to? O. No, ja w Polanie, w Nonrha. Ty, pytanko, jak popełnić samobójstwo, bo spadłem z drabiny, złamałem kości, no to cię nie opyla. Aha, no to F11 z maczetą w ręce. Już mi się nie opyla. Dobrze, że ja sobie nie złamałem nogi nigdy w życiu. Ja bym tak powiedział. Złamałem sobie nogę, a nie opyla mi się. Nie bym się zabił. Spadłem z latarni morskiej, no. No tak, o kurde. Siema, no nawzajem i dobrze u mnie. Nie wiem, co to za gra, ale oglądam. To jest DayZ. Jedna z najlepszych gier w historii. Zaraz na równi z Hearts of Iron 4. Okazuje mi, że łączy z kanałem. Aha. Jak to nie ma? Taśma klejąca na plus i lecisz z koksem. Tak. A no tak, taśma klejąca na plus. No tak, chciałem, że do przodu. Ty, ale dałeś mi teraz pomysł. Taśma klejąca. No genialne. Dobra, napiję się ze studni. O, znalazłem pomidorowy timer. Pamiętasz, Diego, jak ustawiłem ten timer tak dla jaj? I centralnie zginąłem wtedy, kiedy budzik zadzwonił. Znaczy zginąłem, zemdlałem chyba. No to ja się już odrodziłem. Gdzie wy jesteś, ta? Ja w Polanie, na mapie się nazywa Nonrha, na południowy zachód od Berezino. O, budzik mi się włączył. Jak to? Będą jakieś dymy? Dymy tutaj są... Nie wiem, może was kiedyś znajdę. Tu jest DayZ, tutaj dymy są cały czas. Teraz rozpalam ognisko. Tu się cały czas coś dzieje. Nawet nie mrugaj lepiej. A ty gdzie jesteś? W Czerno? Gdzieś na południu mapy? W porcie. To tyle jestem. A, no to pewnie Czerno albo Elektro. I na moje okno właśnie, oko właśnie te Czerno. A na mapie to powinno ci zaznaczyć twoją pozycję, jak przybliżysz. Na czerwono takie kółeczko. Ja lutuję sklepik. A, na czerwono? No, bo to jest dziwna mapa na tym serwerze. Takie kółeczko na czerwono ze strzałką nawet, w którą stronę. Może gdzieś na północy jesteś, Svetloyar? A, mam. No. Okej, to jest... Oj, wie co. Oj, wie co. Mniej więcej tak po środku wybrzeża. Aha. Kurde, chciałem gana jakiegoś w Polanie znaleźć. A po środku to na zachód biegnij jak coś. To idealnie będzie. Ja też. Nie wiem. Ty, co to leży? Człowiek, małpa. I to goła. Tylko w butach. Coś tutaj. Gdzie biegniesz z tej Polany? No na zachód do ciebie, bo po co mam coś lutować? Na Stary Sobor jakby idealnie się wtedy biegnie, nie? Na Nowy Sobor. No to dawaj, poczekam w kontenerze. A, no na Starym Soborze? Nie poczekam, bo tu spadła małpia. No pijat, no. Ty, waliło mnie. Poczekam w Nowym Soborze na policji. Dobra, w Nowym Soborze na policji. Ale jaja, wywaliło mnie. Ale dlaczego? Ja pierdolę. O, to dupa. 21 w kolejce jestem. Was też wywaliło? Nie, no was nie wywaliło. Ja siedzę nie. Nadal. No, nie oznaczyło. Wiesz co, to ja się trognę i będę tak za 30 minut. Pół godziny? Dobra. Dobra, no. Jestem w Soborze, czyli no. W domu. Dobra. No, zanim my tam dobiegniemy. My tu zbieramy ekipę, jeszcze taki wiśnia może wejdzie,
18 w kolejce jest, kuźwa, pełny serwer. Raczej będzie tylko gorzej z ilością graczy, szkoda. Wydaje się i w EFK, czym więcej ludzi, tym gorzej. No. Tak jak byliśmy właśnie z Pastuchem i z Shinem. No. I była strzelanina i postrzeliłem niechcący. Niechcący. Pastucha. Ile będziesz grać? Może dołączę do was? A no jasne, dołączaj. No dobra. Kiedy ci tam zedło. Dobra, dobra. Albo nawet wyjdę, no zedło. Okej. To sorry za te pipki z rybki. A no właśnie już wiem, dlaczego tak rzadko gram na serwerze. Tu zawsze full. Jak no tam właśnie. Życie? A dobrze, dobrze, świetnie. Jutro święta. Gotowy na święta. No, gotowy na święta. Dzisiaj jeszcze stream na pełnej w Daisy. Właśnie tutaj organizuję jeszcze takiego Wiśnie i taką Monikę, ale nie wiem, czy to nie jej mąż. Muszę zapytać, czy to mąż, bo jeśli mąż, to napiszę, żeby nie dołączał, ale jeśli... jeśli Monika, to dobra. To co, mam napisać ci na ten browar Steam? Ale no full jest, nie? Kuźwa, 17, no trochę schodzi. Ibo schodzi. Zaraz, co ja miałem zrobić? Na Discordzie, czy Monika jest na Discordzie? Nie, czyli muszę zaprosić. Zaproszę, bo jak coś, to tutaj będziemy. To jest Discord pod Daisy. Tu się nic nie dzieje na Discordzie, po prostu, żeby mieć gdzie gadać, nie? Make Kato się prześliznął. O, dzięki za suba, Kosk. Dzięki za suba, Kosk. Na kanale Szlachta i Magnaci. A nie wiem, czy możesz. Co, nie możesz do niego dołączyć? Ty jesteś użytkownikiem Reptilianin. Jak coś to dołącz na ogólny, to cię przeciągnę. Bo nie wiem, którym jesteś użytkownikiem. A Kato to ty, dobra. Kato. O, jesteś, dobra. Dobry. Dobry, dobry. Siema. Dobry, dobry. O, jesteś. No, ja 17 w kolejce. Kuźwa, na lipa. Ja jestem 14. O, dobra. Ja w ogóle nie wiem, bo ja tu grałem na tym serwerze. Ja nie wiem, czy ja czegoś tam nie mam i czy gdzieś tam nie jestem. No, się okaże, że masz Lara. No, może ogólnie tak, może ogólnie tak być. Bo jak ja tak jak tu grałem, no to tak, z M4 to biegałem cały czas prawie, nie? No, no. O, jeszcze tutaj taką Monikę zapraszam. Tylko się okazuje, że to jej mąż. To niezbyt, ale dobra. Zapraszam. Ty mąż. Co? Kto czyj mąż? Nie, bo taka Monika na streamie jest, ale czasami pod nią jej mąż czasami wchodzi. Pod jej konto. Trzeba, o to chodzi. Trzeba bardzo uważać, co się, z kim się rozmawia, nie? Jeden niewłaściwy ruch. No i będą problemy. Ty będziesz miał problemy, ty streamujesz. No, dlatego zawsze pytam. Im rozmawiam. Nie, ten serwer jest zawsze pełny, kurwa, nie? Co nie patrzę, to jest całkowicie pełny. No tak właśnie. Od tej 18 to nie. Tak to zrobili, bo to nie jest serwer, który wygląda jakby nie miał modów. Tu jest dużo rzeczy dodane, nie wiem, no jak tak. Nie próbuje się mody nie wyświetlają. No tak, może jak jest modyfikacja mapy, to się nie wyświetlają mody, bo tutaj mapy pododawali dużo na mapie, lokacji. No ja wiem, widziałem. Tam w Berezinie, tam jest jakaś nowy ten military zone. No, ale ganów w sumie nie ma jakichś nowych, no to nie wiem. To może dlatego się nie wyświetla. Możliwe. Do Opala mam wyjść. Do której gracie? Do której? No. No, gdzieś tak do 24, myślę, do północy, 3 godzinki z tym wejściem. Ja to u mnie do pierwszej, bo ja to jestem w innej strefie czy cały. Aha, ty jesteś z UK? No gdzie, jak ja jestem w Bułgarii. A Bułgaria! W Bułgarii jesteś? A tak mówiłeś, że na wyjeździe, no tak. Dobra, już pamiętam. A, no na urlop z tego jechałem, no. Już mi się poukładało. W sumie ja też mogę być w innej strefie czasowej. No. Ja z Podlasia. Z Podlasia, no to a, tak. A, okej, to wiele wyjaśnia, dobra, no. To jest inna strefa. Będziemy brali na to poprawkę. Mam nadzieję, że nie będę mieć cyrków z internetem, bo tutaj mi się zdarzają niestety. A ja nie jestem z Opola, ale blisko. Ale... blisko, więc no. Ale muszę uważać. I widzicie, czemu może Discord mi zbierać tego? Ma jakby nasłuchiwanie mikrofonu ze słuchawek? Bo ja gram na laptopie, jak zaczynam włączam mikrofon ze słuchawek, to zaczynam przed siebie. A, no to nie wiem. W ustawieniach tam można coś poklikać. Ja właśnie wiem, ale nie mogę nigdzie znaleźć, bo to centralnie Discord tylko mi tak robi. No my już z Diegiem trochę przetrzebiliśmy ten serwer, ale znowu dołączają skubańcy. Ale to ja pytałem, że jeszcze tak z półtorej godziny będą chodzić, bo to już późno no będzie, tak. To przestaną grać. No tak, teraz taki full, koło 22, 21, 22. No to dobra, to ja ZW zrobię sobie coś do jedzenia. Będę miał na kolejne 3 godzinki. Zapraszam. No to ZW.
Aha, ale ja ci, no ja ci wysłałem browar, nie? Wysłałem ci browara, znaczy zaproszenie, czy nie, browar. Wysłałem, no, to jak coś to możesz wbijać. A serwer znasz, nie? Serwer to wiesz o co chodzi. Kto tu jeszcze może grać? Tu nie. Dobra, no to idę Netsquika. To będzie taki, o, dzięki Kosk za smacznego. Dzięki za smacznego. No, to będzie taka troszeczkę teraz spowolnienie, bo takie dymy się dzieją, takie dymy w Daisy, że teraz troszeczkę musimy tak ochłonąć, co nie? Diego zaraz będzie, pewnie coś do jedzenia. Ekipa się organizuje i lecimy do co najmniej do północy, jak nie do pierwszej w nocy. Może nawet do pierwszej, to zależy. No, a teraz taki chwilowy odpoczynek. Kosk, no to lecę Nesquika sobie zrobić, coś do jedzenia. No, co my tu, alkoholu nie mam, niestety. No, ze dwóch. Ale narobiłem tego, kuźwa, narobiłem tego Nesquika. Nie wiem, czy będzie widać. Trochę przesadziłem, zmieszałem. Cześć, to trochę, o. Zmieszałem Nesquika. Ty, magia, nie ma mnie. Magiczna sztuczka. Kosmiczna. Nesquik w tyskie na tym kufelku. To jest życie. Życie. Mówcie co chcecie. Magia. Siup. Dobra, idę po jogurt jeszcze. Łoch dupę, a mi się Daisy załadowało? Ja ty. Nie, to coś tu jest zrąbane. Ale spograliśmy ty. Ja, ale dlaczego tak się dzieje? No i co? Aha, browar.pl. Muszę go tutaj dać. Dobry. Hello, słuchaj mnie? Słychać, no. Słychać, fajnie. A, dobra, to już dołączam do gry, pany. O kurde. A co w kolejce? Ja się właśnie zrespiłem. O, no a mi się net rozłączy. Na trójce, na saviorze. Tak, no. The Saviors 3. Ej, kurwa, jestem nieprzyzwyczajony do ruskich nazw. Możesz, browar, trochę przyciszyć ten, bo kurde... Przebija tutaj jak coś, nie? Dźwięk. Nie, przez mikrofalówkę. Mikrofalówkę, przez krótkofalówkę. Znaczy, wiesz co, bo ja mam tak, mam ciebie włączonego na telefonie, plus do tego, co na kompie jest, nie? No, że właśnie przebija. O kurde, ale ja mam tutaj opóźnienie. No, opóźnienie jest w chuj, no. Ale opóźnienie jest normalnie półminutowe. A to tylko pół minuty. Także jak będziemy strzelać pany, to kurde, to mówcie, kurwa, kucać tak jak nie wiem. Kulać się po ziemi, wódkę pić. Tak. Półminutowe to i tak nieźle. Wiem, że z 5 minut. No dobra, ja niestety 17 w kolejce. No to ze dwóch. Znowu? Tak, bo mi neta rozoczyło. Dobra, 21 jestem. O. Ale no, ale tylko, nie... Że ja już mam full ten option, nie? A, już masz tę postać, no to super. Kamil, ja mam full option, także jestem 21, ale ja mam Mosiny, ja mam Blaze'a Mosiny. No, no i super, no to dobrze. KSU. No, Diego, ten, a przypomnijcie mnie, jak się wylewało wodę z butelki? A nie, już mam. Musisz na dół się pochylić. No. Nie, już nie, tak. Ja już mam. Pochylić się. No, Diego i tak. W zasadzie to się musisz pochylić. Trzeba się pochylić i scrollem przełączyć, bo albo wypij, albo... Mhm. A można nawet scrollem chyba, bo to zmienili. Nawet się pochylać nie trzeba. Pochylać w ogóle, co to mam wiesz co, ja się pochyliłem i miałem opcję tylko wypij. To chyba zmieni to... No właśnie, widzisz, ja na tym serwerze gram tylko z rana, bo jest mniej ten, a i tak jest chyba 60 osób. No tak. Bo my z Diegiem dawno nie graliśmy w DayZ, no i tutaj populacja się rozrosła. Musimy teraz przyszczyc ich trochę. To dobra, to ja ze dwóch. Ale browar przebija. Jak to zrobić? Ale można działać. Tak w sumie nie wiem, po co głównie idę, bo tak było pisane tak chyba 10 minut temu, czy ile już za pół godziny restart. No nie gadaj. Ale nie w sobie, po restarcie może być szybciej, wiesz? Jej, ale normalnie minuta już normalnie. Jakie opóźnienie. Dobra, ja ogólnie zatrzymam stream, przez to, że są takie kolosalne opóźnienia. O kurde, ale browar... Co tu się dzieje, ty? Co tu się dzieje? Co to za ten? Muszę browara wyciszyć. Dam na zero u siebie. Wyłączę, bo potężne opóźnienia. No i wrócimy z nadawaniem naszego radia na żywo. Po tym, jak już będzie Diego, wejdziemy sobie na serwer. A nie odwrotnie? Wszyscy będą szczęśliwi. No i gitara, nie? No właśnie. Dobra, no to ja na razie... Na telefonie może najlepiej wyciszyć. Najlepiej, bo i tak słyszysz. Aha, bo ja go nie słyszę, bo on gada. Tak. No, to ja ze dwóch. A to nie słyszysz przez Discorda? No wiadomo. Diego, powiedz mi ogólnie, z czego ty pędzisz, bo ja też pędzę. O, pierwszy jestem, zerowy. Dołączam. Ze wszystkiego to znajdę. To znaczy? Ale nastawione mam Kiwi. Kiwi? No.
Uuu, to musi być fajne. Kiwi jeszcze nie robiłem. Według mnie moje najlepsze, jakie mam, to hibiskus. O kurwa, brzmi dobrze. No, takie najlepszy smak ma według mnie, nie? No. Hibiskus. A drożdże jakie używasz tam przeważnie? Wysokoprocentowe czy... Nie, do 19, nie? No, a czy wiesz, bo ja tam się staram, robię takie mocniejsze, nie? To ja robię, kupuję te zawsze te wysokoprocentowe, jak mam, nie? Drożdże. No. No, na cukrze też człowiek nie oszczędza. Chociaż teraz widzisz, że od winogronu w Lidlu pracuje, winogronu przyniosłem, ale cukier wtedy akurat był po 7 zeta, no to kurwa. Ja jestem już przy tych namiotach, przy górce mniej więcej. To nie poszło wino. A, dobra. Poszedł winogron po sąsiadach. Ja to chuj wiem, gdzie jest. No ja w Polanie lutuję troszeczkę, żeby Gana znaleźć. Ja to dalej 4. No. To jak ty to robisz, może ty nas... A już nie wiedziałem, że byłem 16 z 16 na 4. Ale ja wbiłem, a po tobie próbowałem. No nie. No bo wywaliło i może ciebie nie wyrzuciło, a ty byłeś w kolejce cały czas. Może ty jesteś w kolejce, której nie ma. Już, no. No tak. Czekasz na pociąg, który odjechał. Tak, zrobię go opuść, tylko wiesz co się boję, że później znowu byś wyskoczyli ci 21. No chyba, że ja na złym serwerze jestem, ale... Później wam je zombie zabiję. Nie, to musiało wyciąć i no tej kolejki nie ma pewnie. A ty kamień, jak w końcu zrobiłeś to coś tam z tym wideo? Aha, czy... Bo tak, takie, to wiesz, na telefonie jak oglądam cię, to same kwadraciki, nie? A tak, to już się nic nie poradzi na to. Dostałem strzała w Polanie. Nie poradzi, nie. No, bo internet słaby. Na same takie najmniejsze dał, no bo co ci tam zależy, czy trawa będzie... Gdzieś zielona cieszka. Jebał to pies, nie? Żeby się fajnie grało, nie? No właśnie, internet, kurde, strasznie słaby. O, cholera, jeszcze żyje jakimś tu. Życie na czerwono. Ej, jak się tak bardziej celowało? Naciśnij prawy. No i mnie tak z biodra jakby celuje. Naciśnij w prawy i przesuń kółko do przodu. No, kółkiem musisz tym pośrodku. Kliknąć kółko. Nie, przesunąć nie, do przodu. Kliknąć, bo witam ponownie. Zbliża albo oddala. Myślałem, że do jutra będziesz czekać w kolejce. Ja muszę kliknąć. A co? A czemu się nie pokazuje Daisy? No kuźwa, wszystko się... To co ty ma za celownik? Pieprzyło, no. Normalny. Albo może ja pokazuje graż. Sowiecki, normalny. Kurwa, może o, faktycznie zły serwer. No, jestem, kądzie jestem, na pełnej, widziałeś, już mnie gość z gili zabił. Przekopiowałem to, co Diego mi wysłał na APW. Okay, bo ja tu teraz szam, zobaczymy, matko, co mi to robi. Ogólnie też kilka przepisów na wino miałem od tego. Nie, no na dobrym serwerze jestem, bo widzę, że Frycka zabił. Ogólnie to ja bym sobie mógł pograć jeszcze tak 3 lata tutaj na 4. Jak ja nie mam modów tutaj wgranych. Biegnę od wybrzeża. Gdzie walczycie? Ja wiedział, że na The Saviors 3. To ja ci napisałem The Saviors hashtag 3, tylko kolejka jest chyba i to taka duża. A, jestem przed lotniskiem? Ale nie wiem, bo my weszliśmy na restart teraz i klikaliśmy, spamiliśmy, żeby wejść szybko. Czek. Takie wielkie lotnisko. Na środku mapy? No. A, to ty jesteś przy Northwest Airfield. To punkt zbiórki jest, tam masz niżej tego, niżej taką nazwę CTAPB, coś tam ble, 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 nie? Tak trochę po prawej stronie. CTAPB. No, to jak przybliżyć tam, to obok jest coś takiego, co ma taką samą końcówkę. To do tego drugiego i do tej komendy tam idź. A, okej. Okay. Jeżeli jesteś tam, chyba że jesteś nad morzem, gdzie tam masz wodę? Nie, na balocie to nie jest, on jest tam właśnie, bo tam przy tym Krasnostawie, czy gdzie tam? Nie, on jest na Enwafie, ja byłem przy Krasnostawie, ale ja już jestem... A, na tym drugim, no bo... A bo prędzej mówisz, że miasto na Kyno, to teraz Krasnostaw, tam też jest taki ten lotnisko. Ja wiem, ja byłem na Krasnostaw, ja właśnie stamtąd idę, ale już prawie jestem. Uj, tam bardzo. I spektakularnej broni nie mam, ale coś tam mam. Ja nic nie mówię, ale tak, Frycek jest 4-1. O kurwa. Jest, mówię wam już tak, na serwerze jest 90-90, mi się teraz włącza i ja wam powiem zaraz, ja jest, tylko że on ma, wiesz, VIP-a, nie? On z tego 41 zaraz skończy sobie normalnie. A kto jest 41? Na serwer? No ty jesteś. Nie! A, 24. Nie, ja już grałem na The Saviors. A no to zobacz, jaki ja już mam tutaj opóźnienie, 22 teraz. Wiesz? O, ja już grałem jakieś 10 minut. Ja już 10 minut jestem. A no, to kliknij może na żywo tam, lewy dolny róg. Teraz jesteś. Ja oglądam cię na telefonie, Kamil. Aha, no tak, ale może jak klikniesz na żywo, lewy dolny róg, to wtedy się odświeży, bo to chyba o to chodzi. Bo mi też się tak robi jestem czasami. W nowym soborze przy kościele jak coś. No na telefonie.
telefonie, to ja cię nie mogę kliknąć. W tym w starym czy w nowym? Leci live normalnie, twój live leci w telefonie. Kuś. Teraz jesteś ósmy. Nie, no normalnie jest, normalnie. Na live jest normalnie. Nie, bo ja mam go na live, patrz, ósmy. Musisz kliknąć i ten, no, ten filmik i lewy dolny róg na żywo musi być czerwone kółeczko przy tym. Bo chyba się cofnęło, mi też się tak cofa. To idź tam do tego, to idź do komendy. Ja jestem na komendzie. Okay. Ja powinienem być jakieś... zostawili. 5 minut. Witam, witam. Cześć. Cześć, no, nosacz. To was tyle tutaj jest na serwerze, na awiorsie? Tak. Super. A ty właściwie można tak? Teraz tak się zastanowiłem. No i mamo. Można, ale ty nie ma ty. Znaczy my się no w ogóle... A gdzie wy jesteście ogólnie teraz? O kurde. Ja idę tam, gdzie żeście chcieli. No i na Nowy Sobór, na... do tego. Na komendę, na tą, na przegrupowanie. Tak, mamy tam się spotkać, ale ja na Wybrzeżu jestem, nie? A dwóch jest w Nowym Soborze. Aha, ty jesteś na Wybrzeżu, gdzie dokładnie? To to tam jest zaraz. Gdzie tam może być? Jesteś w Czerno? Nie, nie w Czerno, nie. To jestem w tym. My jedziemy autem akurat z Czerno teraz. Kuźwa, to może do Czerno się zrespię? Chcesz, to przyjedziemy po ciebie na spawna. No to dobra, to ja się zabiję. No dobra. No, bo tutaj stąd to i tak ciężko, żeby gdzieś dojść. Nie no, co on pierdoli, kondzio. Nie, bo po prostu musi kliknąć ten lewy dolny róg na żywo, nie? Bo to się cofnęło, jakby on ogląda przeszłość, nie? No bo w przyszłości się nie da obejrzeć. Chyba się przewidzieć, ale... O, Czerno, ale z drugiej strony. Znaczy, no, od wschodu. Możesz od zachodu, od Baloty. Gdzie masz spawna? O, czekaj, ściszę cię, ale cię dałem głośno. No to mogę od Baloty się zrespić, to muszę się zabić, nie? To jeżeli jesteś z drugiej strony, to zostań tam. Dobra. Biegnij na industriale, na te pierwsze. Dobra, dobra. Biegnę na dobra, drogę. To my jedziemy autem. Mhm. No, wyjdź na drogę główną, my jedziemy na drogę główną. Dobra, ale jaj. Ja za jakieś, nie wiem, 4-5 minut jestem w Nowym Soborze. Ale masz jako wizor? No my tutaj gramy ogólnie sobie tak już dosyć długi czas. Macie... Jak wpiszę. Jak wpiszecie top leader, to my tam jesteśmy wszyscy w topce. Kuźwa, no. No my wyszliśmy poza topkę i obróciło licznik i dlatego nas nie ma, nie? Ale... nie, my tutaj... Mój kumpel jest pierwszy, ja jestem bodajże czwarty czy piąty, któryś tam jest trzeci. Byliśmy tu ogólnie 1, 2, 3, 4, ale odkąd wiesz, wipa zrobili... Ja pierdolę. To człowiek gdzieś tam troszeczkę gra. O, jestem na głównej drodze, biegnę sobie. Ale i tak macie więcej, i tak masz więcej godzin, kurwa, w chuj ode mnie, ja mam 1000 dopiero. Ale treściwy. Ja mam teraz 2200. No to jeden z nami gra, co ma 5500, ale on dosyć nieźle gra, ale też taki bez szału, kurwa. No też godzin można mieć w chuj, nie? Taki Diego. Ja bardzo długo nie grałem. Ale ci powiem, ja na przykład też nie mam dużo godzin, ale ja gdzieś tam zawsze tą rękę do takich gier, kurwa, miałem, nie? Że umiałem. No właśnie taki cwancyk, nie? No, gdzieś coś tam takiego, się tam, wiesz. Czy połęta gdzieś tam się tak, tak. Jedną szkołę kaczam. Gdzie ty jesteś? Jesteś na ulicy gdzieś? Na ulicy, no. Biegnę do Czerno. 10 w kolejce. Ja pamiętam, razem na Namalsk, wiesz, 3 dni wpierdol dostawałem, także... Wigorodki my jesteśmy. O, widzę cię. W Wigorodkach? Tak, no, widzę was. Wiesz, chodziłem na ten Namalsk, nie? O, to i jedno stop, kurde, wiesz, ledwo sobie kurtkę znalazłem, nie? Już, ja już nie zdążyli zabić, nie? No i w końcu tak cwęcykiem, gdzie to tam najlepiej. No i później jednego dnia to 17 kg zwalniają w ciągu godziny, nie? Witam. O, siemano. Ale jaja. Mamy fajną. Mamy fajną... To Kamila w tych kwadracikach, kurwa, wiesz, nie? My mamy fajną załogę. Nauczyciel, piłkarz, kurwa. Nauczyciel, piłkarz, akrobat. Ja was mogę nauczyć pić piłki. No, to ziomek, co z nami gra, jest, kurwa, zawodnikiem Ekstraklasy. Jest. Kamil, jest ich 5. O, kurwa. To ten, ja już się zbliżam do tego, co tam chcieliście. Co, na Nowy Sobór, nie? No, tam się ekipa zbiera właśnie nasza. A tu nie ma ograniczeń co do tam ilości graczy? Chyba nie ma, nie? Skąd jesteście, panowie? Bo ja to jestem tak, ogólnie to jestem Legnica, Dolny Śląsk, ale mieszkam w Górnym Śląsku. A to ja mieszkam na Górnym Śląsku. Ja mieszkam. Ja też. Ja jestem z Dąbrowy Górniczej obecnie przez od 11 lat. A ty jesteś policjantem? To. Ty. Nie ma. Ja w Lidlu pracuję. Gdzie? W Lidlu. A. Ja jestem policjantem. Ja to jestem z Gdańska, ale praktycznie rok już nie mieszkam w Polsce, teraz to aktualnie w Bułgarii siedzę. Co za ekipa, to jest genialne. Z cyganami. Ja to 17 lat to kurwa we Włoszech. W ogóle dużo jest. Telefon, myk. My jedziemy siarą na ten.
A ten wasz sobór tam, wiesz? No dobra, ja właśnie dochodzę do tego soboru. Ja tu właśnie dochodzę, chyba od strony cerkwi, nie wiem. A teraz streamujesz coś na żywo w grę, czy nie? Okej. Tak, no. Tak. Teraz już mało ludzi, no ja wcześniej było więcej. Od tego, od wschodu. A tak w ogóle to ja w ogóle z innego świata jestem, panowie, ja to z Podlasia. To Ostrzeni są, to posadzi dwóch na wagę. Sołty z Lubelszczyzny, widzieliście tego ziomka na tym? Zapytał do TikToku. Sołtyszczyzny, dobry. Miałem kumpla takiego we sklepu polskiego na Tiburcinie, świeżo otwartego. Miał właśnie z Podlasia. No i było. Ej, co to jest ta biała mgła w ogóle? Aha, to jest mgła dupy. I jak jest zielona mgła, to spierdala, jak jest biała. Nie no, to ja wiem, zielona wiem, no się zastanawiałam, biała, co to jest biała, za mgła. To jest tak zwana mgła, no. Nie, to jest tak zwana mgła dupy i tam są mumie. I to nie żartuję, mówię prawdę, nie? To można to uznać za żart, ale to jest prawda, nie? Okej. No te mumie są dość takie kurcze. No faktycznie, jak mi ostatnio Kamil pokazywał, to go zajebali. No, te mumie właśnie. Te mumie. Te mumie są uciążliwe, one ciężkie są do zabicia. A ja ich jeszcze nie spotkałem, kurde. No właśnie to... też po tej mumie. Ja ostatnio trafiłem na serwer, gdzie zombie w ciebie jeszcze kamieniami napierdalało. Kamieniami rzucały jak małpy. Jest już ktoś w komendzie? Ja się w stalkerach, nie? Tam to w ogóle ten stalker, to kurde, nie wiem, to jest chyba, ogólnie to jest chyba Rusek, nie? Ten stalker, nie? To ma normalnie wizje zajebiste. Tam to w ogóle elementy takie, że... Sorry, ja wylazło coś na mnie z lasu, nie wiedziałem, czy spierdalać, nie? Teraz do tego w ogóle robić, nie? Weszliście na posterunku policji, co nie? Ta no. Jakby co, się zbliżam, zaraz wchodzę. Ja cię widziałem. Spoko. Ja jestem tu już na posterunku. Ale wydaje mi się, że ktoś tu też chyba jest. Mam nadzieję, że to któryś z was. Ja jestem na górze. Okej, słychać się ogólnie mocno. O, dzień dobry. Ten z noktowizorem tu śmiga. O, mgła przed nami. Dobra, jestem dalej. 9 panel, czyli to dzisiaj tu sobie razem nie pogramy. Może następnym razem. Czemu może już szybko wejdziesz? Ja byłem 24 w kolejce ostatnio. No jest 14. Mgła dupy przed nami, trzeba uważać. Jeszcze raz powiedz. Dobra, to może... Nie, mgła dupy przed nami, trzeba uważać na mumie. To na każdym kościele. Jak tylko oko otworzę. No myśmy mieli bazę właśnie w tych kościołach tutaj, nie? Tam o Gilewce tutaj. Aha, i tutaj... No właśnie, spotkamy się, to jakąś bazę zrobimy. Jakby naprawdę są... To jakby tą bazę przed mumiami chroniliście? One na zewnątrz były. Nie ma. To jest serwer Vanilla. Tu nie będzie kodloków, tu będą tylko te. Tylko no, właśnie pięcie serwerowe. Nie ma tutaj. Tu musisz używać, no trzeba tą 3x4 cyfry znaleźć. No ja mam 4 cyfry, chyba mam 2. Ale chaos, co tu się dzieje? No to okej, tak może 2 to git, bo tak no, to ma mieć sens. Jak gra tu tyle ludzi, to... Ale nie wiem, miłe chyba też mam. Jest to uciążliwe, ale serwer ogólnie jest fajny, powiem wam. No tak, fajny. Ogólnie aby się tam trud czy coś takiego, wiesz, siekierka, drut, łopata, to bo nie wiem, czy nie tego nie wyrzuciłem, żeby bronić. Ja mam ze sobą drut, mam siekierę i młot. Łopatę albo coś takiego, bo wziąłem, wlazłem na policyjkę, gościu mi się trafił, nie? No i miał tego, miał Blaze'a i miał Mosina, nie? No to wiadomo, że łopatę wyrzuciłem, wziąłem Blaze'a i Mosina. To chodzi, że właśnie z takich rzeczy, łopata czy coś, to weźcie, albo piłkę jeszcze jakąś. Ten, panowie, ja niestety będę już zbijać. No ja też zawijam. Dobra. Ale jutro jakbyśmy się spotkali, to nie ma sprawy. Jutro no. To się zobaczy. Ja jutro nie mogę niestety. Nie wiem, czy ja nie będę wymęczony. Rodzice mnie do końca wykorzystają jako kierowca. No, o, kierowca. A też masz ten problem? No ja prawko czekaj. Z 2 miesiące niecałe. A, no to tak. Ja myślałem, że ze 20 lat. Klima, ja jeszcze czekaj, ile mnie czeka? Nie licząc obecnego, 2 lata nauki jeszcze. Dobra, chłop. No to wesołych, do jutra. No to wesołych ja świąt. No. Trzymaj się. Także, jak macie dużo miejsca w plecakach, to bierzcie jakąś łopatę. Dobra. Bo to zrobimy bazę fajną. Boże, jakieś mam. Nie wiem, czy ja to jeszcze po lesie gdzie znajdę. Bo tam też trochę zakopałem lutu. Gdzie my jesteśmy? Ale mam przy sobie na pewno. Mam Blaze'a, Mocina. Tak, to jest nowy sobór. Gdzie wy jesteście na tym nowym soborze? W tym policjce? No. Przyjechaliśmy. No to dobra, to my przyjechaliśmy. A oni tutaj są? Ogólnie to zbieracie coś pod bazą. Są, no w policji tutaj. Czy piano tutaj. Półtora godziny, 8 kolej.
A za ile wy będziecie na tym? W nowym soborze wszyscy? Wszystkich już nie będzie, ja wylazłem. Jesteśmy w nowym soborze autem już. Tak, no. Robię. A gdzie? Dobra, jeśli to kurwa po polu i jakbyś z policji wyszedł. No to na razie, bro. Cześć. Co mam? Już wychodzę. Od frontu, od tyłu wychodzę. Kamil, to zbieracie jakieś tam pierdółki. Wychodzimy. Masz to. Walniemy sobie jakąś fajną bazę. No kurwa. Nice. Mam sobie to wziąć? No. O, dzięki. Kłódkę może jedną, bo nie wiem jak z tymi drzwiami, nie? Nie wiem, może jeszcze pogram, nie wiem, zależy czy na laptopie mam zainstalowane. Ilu was teraz będzie? No, ja na pewno, Diego. No ja też. No, nosacz to już jest, bo to ten... No, bo jak chcecie... To szczera? Ja nie. Nie wiem. Ja też nie. Mumia. Leci, kur... O. Kurwa, jebane kulki. O, co to może fajnie? Halo, to ty Diego? Siema. Co go chciał? Nie wiem, właśnie. A z magazynkiem? Siema, panowie. Siema. Ona jest fajna z magazynkiem. Diego, daj mi broń. Moją. Ej, dobra, czekaj, bo nas jest tutaj raz... 2, 3, 4. Kto tu zostaje? Bo nie wiem właśnie czy tu chłopaków przynieść nie, na kanał. Nie, ja pójdę spać, nie? Ja plan? Teraz spada pany. Właśnie nie wiem, bo oni tutaj ktoś przyczy, więc możemy... Jutro sobie pogramy, bo ja was słyszę, wychodzę. A ty mumię zabijemy. Poczekaj, Korda muszę, nie? Korda, teraz na Steamie. A ogólnie znajdźcie mnie, to was dodam. Ja jestem tak, wiesz, browar.pl, no to każdy będzie wiedział, nie? Po to daję. Witam. To kurwa strzela na głośno do chuja. Diego, no, daj mi broń. No, biedak. Dobra, do widzenia, cześć. Do następnego. No to na razie. Do następnego. Wesołych. Cześć. Teraz się zastanawiam, co robimy, czy wy chcecie się tu bawić, czy... Ja to wychodzę. Czyli jest... Diego, ten to robimy jakiś plan. Diego jest Frycek, ty jesteś, nie wiem kto tam jeszcze jest. Ja jestem. Zastanawiam, chcecie się tu budować. To jest was czterech na razie, tak? No jak się spotkacie, to będzie nie, fajnie. Nie, budować się to nie, to ja, my w ogóle nie chcemy się budować. Już, mamy już. Chcemy polować na małpy. Ja tam jutro do was dołączę z jakimiś tam gwoździami i tak dalej. Kłódkę chyba jedną strzela będzie, albo dwie, bo ja też mam ze dwie, ale byśmy ma zrobili to, żeby więcej drzwi było, nie? Ej, dobra, no to nie wiem, bawcie się najwyżej sami tu, my sobie pojedziemy na TC czy tam gdzieś jedziemy. No to dobra. Odważnie. Odważnie, ja bym się nie odważył. My jedziemy na TC, a dobra. Oni się tu będą bawić, wiesz? No. Ja tu dobra, ten, ja przyjdę dobra. Tam do kanału do nas. Jakbyście coś potrzebowali, kurwa, w porządku, to rękę sobie do dupy wsadź. Aha, sorry, aha, bo ja tutaj myślałem, że to Diego. Dobra, no to trzymajcie się, to powodzenia tam w TC-ach. Dzięki za podwózkę. Czekaj, jak tu się daje, jak że to... pomachać? Tak o, dobra. O, machaj. Dobra, no to miło było was poznać, na razie. Boże, jakby coś to ten, to pisz mi coś, czy coś to wiesz, to wejdziemy na kanał. Dobra, okej, okay, dobra. No. No to na razie, ale ekipa, żółtą sarenką. Siema, no. Na to Kamil. No, o, salut. Oj, ja też im salutuję. Oj, no dobra, to co? Do mgły dupy nie. Aha, bo ja tu wyciszyłem tego. Szkoda. No, nie ważne. To zostaliśmy sama elita. Najlepsi. To co, na Stary Sobor zobaczyć? Chyba. Najlepsi i stoimy w Nowym Soborze na środku drogi od tego czterech. Tak. A ja do was lutuję. Pum. Czereśniak. No dobra, co do Starego Soboru zobaczyć. A ma ktoś jakieś opaski? Nie ma nikt, nie? A, Diego. No właśnie, to jest problem, ja nie mam. O, mam Vesta i to najlepszego, Stab Vesta. Dobra, nara pany, dobranoc. No to dobranoc, na razie. Na razie. Strzelaj się, nie na środku drogi. Do jutra. Do jutra. O, ekipa dupy, Kondzie, nie widziałem, że napisałeś. Ekipa dupy, genialna. Dobra, trzech piewców apokalipsy, trzech muszkieterów. No, misja znaleźć opaski. Może w tych barakach. A tu nie ma nigdzie dziury w płocie, z tego co pamiętam. Dopiero naokoło. Tak, to jak ty wygląda. Aha, tak. No, taki w średnim wieku człowiek. Camping backpack. Ja bez backpacka. O kurde. O, szały. Sorry. To ja. Uziwa, mama. Nie wytrzymałeś presji. Wszyscy zginęli. Sytuacja była tak napięta, ja też tak mam czasami, że nie wytrzymam i strzelam, nie? Ale to spójrzcie. Makaron strzelił zamiast mnie. Tak. No raz w roku podobno broń sama strzela, nie? Trzeba uważać. Raz w roku. Dobra, zaczyna robić się niebezpiecznie. Jakiś niebieski blesak tam leży.
muszę to zbadać. Dobra, już ktoś jest na terenie, to pewnie ja. Kato. Odważnie. Ja mi się nie odważę. Normalnie. Pójdę na wieżyczkę za lasem. Tu leży, widzisz? Ten niebieski plecak. To są same tornistry ogólnie. A to była wycieczka szkolna. Będzie tylko plecak. Gun cleaning kit przyda się może. Ogólnie, a nie, to już nie ma, tego, to nieważne. Ale mi, no dobra. Poszukam. A tu, no. Bunkrze też jestem. Dobra, widziałem. Poszukałem jakiś opasek, chociaż tu nie będzie, to w domach gdzieś. To będzie czarna, no i zajebiście w tle. Najlepszy kolor. No. O, i szkolny tornister, no rzeczywiście. A to wezmę ten szkolny tornister, bo nie mam żadnego. Tam gdzieś w tych jest niebieski ogólnie, ale jest wątpłej jakości. Tutaj, jeśli to ty, to daję ci opaskę. Jak przeciwnik, okay. To już po mnie. Ty tutaj w field jacket leży, pełno amunicji i magazynków, biorę. No to mój, oddawaj go. No. Też tak widziałem, że się zapełnia. Magię. Bugi się zrobiły. Bugi, no. Ja SKS, a w sumie mam lepszy gun. Jeżeli to ty, to ci daję opas. No jeżeli nie, to jesteśmy w dupie. To nie. To nie, to ci nie daję. A ty, Diego, a tutaj jest, daję ci opaskę. Czarny. Powinniśmy mieć we trójkę różne opaski i zapamiętać, że niebieski i żółty, załóżmy, to jest dobry. O, ktoś włazi tutaj na wieżę. Czarny, dobra. Ja ostatnio odkryłem, że tu jak wchodzisz na te zielone nawet, to tu jest w pilotu. Na które? Czekaj, bo tutaj tej zielonej nie ma. Jak masz takie zielone, na przykład masz tą bazę wojskową tam u góry, na północy. A tak, Tisy. I tam albo... masz dookoła, tak, i tam masz dookoła takie. Mało. A, tak, no, tak, tam jest tak. Ogólnie w chuj lutu na tym jest. O. Wow, ktoś tu jest. Tutaj. O, szały! Ty, ktoś wali do nas z daleka, nie? No, ja wiem. Wejdę na to czerwone i przekampię na gościa. Albo na dziewczynę. Bole, wszyscy zajebani. Zamknęli mi drzwi. Ty, ktoś do mnie wali. Ale jaja. Do nas tu wali skądś. A, do was? Z tego czerwonego budynku na 100%. O, jak dla mnie, to on gdzieś z lasu daleko. Gdzie ty tam jesteś? Przez stodole teraz w szopie. Biegam do stodoły. Tej dużej? Nie, za nią jest druga stodoła, taka mała. Aha. Zaraz zginę tutaj. Zombie goni. Dawaj, otwieraj. To ty? Tak, no. A, dobra, opaska czarna, okej. Biegam do domu jakiegoś. Jestem w lesie, daleko w lesie. Tak, no. O, daleko z lasu. Ja, głupota, że do nas walił, co on myślał sobie. Że ma lunety, ja nie mam. Dostał? Leży? Pięknie. A nieprzytomnego chyba. Tam daleko w lesie, nie? Tak, no. Dobra, to ja biegnę, naprowadzisz mnie. Chyba dwóch ich było. Ucieka na lewo, ale szybko wstał. Nie ma sensu, żebym tam biegł. Bez lunety. Więc no stawa na piętrze. O, panie. O, widzę kogoś. To ja jak coś. Ja tutaj Z2, bo no nie wytrzymię, muszę do ubikacji. Z2. Takie emocje, że no nie wytrzymię tego. Co to wali? Dobra. Do zombie, dobra. Ja Z2. Ile gwoździ tu się kurwa znajduje? Idioty. O, kurwa. O, to wy? Nie. Zrobiliście te strzały? Tak, no. O. To było na VMC? Nie, chyba nie. A, ale kurde, spodnie mi się nie chcą. Gdzie stąd idziemy? Czy chyba lepiej na lotnisko tym razem, bo na VMC już byliśmy ostatnio. Zginęliśmy. Teraz nie mam lunety. Ale... Jak to jest z piciem, kurwa, wody w znalezionych butelkach tutaj? Nie wiecie? No, chyba można pić normalnie. Ale lepiej wylać, a na pewno nie trzeba odkażać, z tego co mi wiadomo. Nie, jak znajdziesz, to nie pij, bo dostaniesz tego. Aha, dostaniesz HIV. Zastanawiałem, jak to... Bo tą, co ci dadzą, można wypić, ale znalezioną byle gdzie, no to już zespełnioną się, to cię zakazi. No, a gdyby mi ja wziął i jemu dał? Dobra, nieważne. To równie dobrze mógłbyś mnie nakarmić ludzkim mięsem. No tak. Od szpital może. Lutę na szybko. No, walon. Jakiś żartownik zamknął szpital na picklocka, lockpicka. Jak ja mam młot, otworzę to. Ale od drugiej da się wejść. To... O, da się. Ten wali młotem. To chyba tak się robiło, nie? A tak, no. Etopiryna. Ja bym rękawiczki potrzebował tak naprawdę najbardziej. Chyba jedynie, żeby sobie skraftować. Da się skraftować rękawiczki? Tak, no takie ten. Mogę ci to skraftować tutaj. Jak wiesz jak? No bo wprowadzili też, że można jak mumia wyglądać, nie? Możesz sobie skraftować rękawiczki, spodnie całe takie ze szmaty. A to widziałem, aha, no faktycznie. O, tutaj ci tam szmaty, to sam sobie możesz to. I będzie tam craft, to jest chyba hand wraps, coś takiego. No jest coś takiego, no. Jest zajebiście. Ktoś tu rzucił garnek. A w garnku granaty. I małpkę zamknęliśmy.
Doktor. Patrz, tu miałeś doktor, miałeś tam? No dobra, to na lotnisko, nie? Przez Kepsy. Tam chyba nie jest na lotnisko. Nie? A, no można tak na UKOS całkiem, tak? Nie, w sensie tam jest na lotnisko. Najładniej to tam. O. No mniej więcej tam. No to na Kepsy, no to dobrze mówię. Dużo macie jedzenia? No ja mam puszeczkę jedną i tyle. Też mam puszkę. Na lotnisku się coś znajdzie, najwyżej się tym piciem poratuje na razie. No, to się znajdzie z jakiegoś typa, albo dwóch się weźmie. Na przykład. Spać, bo jutro święta. No idziemy do 24, jeszcze godzinka i kulturalnie do spania. No jeszcze tutaj się przyjdzie. O, przed nami ktoś. Przed nami to Diego, mam nadzieję. Kurde, ktoś mi tu pisze ciągle. Zszedłeś w drogę? Ja jeszcze nie, ja z tyłu. O, to ja jestem, mierzysz. A Diego to już w ogóle pognał naprzód, jak to on. Gdzieś tutaj. Ja na ulicy. A, tutaj, dobra, no to ulicą biegniemy przez Kepsy, dobra. Z miasto chcecie jeszcze iść? No tak, można by przejść, może jakaś małpa tam będzie. Oho. To z lotniska, to nie z lotniska, to z Fołęce raczej. Tak, no, chyba tak, więcej. Na lotnisku będą takie dymy, tak będą dymić, tak tutaj aż gaśnicę przyniosłem, żeby to wszystko gasić. Teraz przez Kepsy na lotnisko. Ja będę albo do śmierci, a to powiem im może. Ja będę albo do śmierci, chociaż to by było do 6 rano, albo do 24, nie? Jak coś. Do śmierci to byśmy cały weekend, całe święta przesiedzieli w Daisy, nie? Mówię jak takie, że tu mnie tam, ja tam świąt nie obchodzę jakoś szczególnie. Tak. O, kuźwa! Bardzo ten do mnie celuje. Jak graliście w to Sons of the Forest, co teraz wyszło? Nie, ale... Nie. Nasz kolega, taki tak zwany pastuch, grał w to, no i odinstalował coś, bo chyba za mało patchy, coś narzekał, że, ale cały czas patchują to i dodają nowe rzeczy. Niby fajne. Ja wiem, a grałem 5 godzin, jakoś nie wiem, nie podeszło mi. No. Ja grałem w Foresta, to chyba wcześniejsza wersja. No. No fajnie, tylko bałem się strasznie, bo ja gdzieś tam sobie nocuję, a tu patrzę, gołe, goli goście stoją na krawędzi lasu, się na mnie patrzą. I wyłączyłem. Hej. O. Ty z domu. O, czy... Z pomieszczenia, to idziemy tam, nie? A nie, idziemy. Bo to BMC. Ty co boisz? Ja nie mam lunety niestety. Co widzą oczy elfa? Oczy elfa ślepe, pyfałem te. No to do BMC, śmierć nadejdzie szybciej. Znaczy jak chcesz, nie? Nic nie widać, można na lotnisko powiedzieć. Widzę, są w wieży. O, to trzeba uważać, ja nie mam lunety. Ej, co ty typa zabiłeś? No. A czy wy do VNC poszliście w końcu? Nie, na lotnisko będziemy szli. Na lotnisko, no. O kuźwa, co to? Ja. Dobra, widzę. Bardzo blisko. No odsuń się z tym, ale wielki w łeb strzelił. No. Nawet chyba z pętlą się na chwilę w łeb strzelił. Kuźwa, ja coś z internetem mam na czerwono. Dobra, już teraz dobrze. O, ty tam polujesz. Ja biegnę już na lotnisko, na budowlane. No i nie szczeram do niego, bez serca. Ja też już biegnę na lotnisko. A raz, gdzie? A tu jest lotnisko. Ja 2 pudełka gwoździ znalazłem, tak mimochodem. No. Oj, za ty napadać. No to Kamil, za długo nie pożyjesz. No tak. Deszcz, niebo płacze nad losem. No, spadniesz, gdy znany się zabijesz. Płacze nad losem naszych wrogów. Ktoś tu biega, to ty. Nowy serwer tutaj piszą. Serwer 4, The Saviors. Zmodowany. Pierwsza osoba, Czernoruś Plus. Welcome. No ciekawe. Ciekawe jak zmodowany. Nie wiem, mapę mogliby zmienić na inną. A, ale tu jest Czernoruś, no to tak, to będzie. Znaczy się w sensie, nie chodzi mi o tą taką tą poglądową, to sobie sprawdzasz. Aha, tą? A no tak, tak. Albo dać, ja bym na ich miejscu zrobił tak, że na czerno jest gra, ale mapę dać znamalska, poglądową. To by ułatwiło sobie. Tak, tak, definitywnie. Gdzie ty jesteś na tym lotnisku? Ja od południa. Deszcz równa się jeszcze mniejszy bitrate. Ej, no jak to? Jest zły bitrate? Przecież wszystko zajebiście widać. Czyli źle widzimy. Aha. Od samego południa, sam dół. No. Diego cię rozszyfrował. Co teraz? A co ty pokazujesz? Ale fajnie, żegnałem tych gości, co autem jechali, nie? Pakasem. Ty, ale fajnie, bo gdzie mi od razu gra chodzi, bo mnie widać. Bo gdzieś... Nie no, teraz tego laptopa kupiłem, to mi chodzi wszystko na full, nie? No, jakiś Uber ten... Na tą budowę biegniemy, nie? No, ja jestem za tą budową właśnie. Tam jest większa szansa na przeżycie. To my na budowę jak... Dobra, gdzieś tam się w waszą stronę kieruję. A tu na tej mapie nawet nie ma nic. Ja nawet budowy zwierzyczki nie widzę. O, widzę żurawia. Tą mgłę też mogliby usunąć, nie? No tak. Bo na tych innych zmontowanych to tak daleko widać wszystko.
A tak, to rzeczywiście. Na tym, co graliśmy ostatnio, nie? Nie, bo tu w ogóle całe lotnisko jest zamaskowane, nic nie widać. Tak, na mapie, no. No. Kurwa. Widocznie wojskowe obiekty nie mogą być na mapie. Wchodzę na strefę. Ja jestem przy tych pierwszych dwóch hangarach. A widzę dźwig na prawo. Na tamtą budowę? To jest tamta budowa? Mhm, tak. Dobra. O, M16. Dziwne takie jakby czuł czyjąś obecność. Czujesz zwierzynę? Tak, jako stary góral z Gdyni czuję gościa. Czuję zwierzynę, tak jakby na mnie polowała. Tak. A patrzę, a tu czarna wnyki zastawia, nie? Znajdę. No, znajdę. O, 308 amunicja. O, tego mam od zajebania ogólnie. Ale w sumie nie potrzebuję, ale fajna amunicja, to wybiłem. To jest przelutowane już, panowie, wiecie? O, wódę znalazłem, warto było. Pewnie ten, co tam tak po cichu strzelał, nas uprzedził. Uh-huh. O, bo wszystko potwierane. Sprzętu brak. Okej, ja biegnę dalej. Dobra. Dalej, czyli na te takie... No dalej, tak. No te trzy domki, nie? Elkę podwórzny. Typ tam jest. Dobra, na tych dalej, nie? A nie, to ten, Kato. Kurde, to był Kato? Mam nadzieję. Mam czarny hełm. Aha, Kato! Sorry, ja zrozumiałem karton. No tak, chyba ty, bo przycelowuje, patrzy się na mnie, ale ma opaskę, nie? WD-40. Uważaj, zombie tam do ciebie idą. O kurde, gin. No słabo to tu z bronią wygląda, prawdę mówiąc. Cały? To ja. Ja to u ciebie biegam, jak ktoś. A ja koło was zaraz. Za tobą. O ty kurwo. Na lotnisku ten plecak znaleźć można. Aha, to kuloodporny. O ile nie naprawili tego buga, no nie wiem, dosyć poważny. Kieruję się za zombie. A, widzę. Wysmarowałem się łajnem, one mnie nie widzą. Oj. Ups. Masz, a no, czyli nie chcesz, jak mi tu drzwi zamykasz. No to dostanie, kopa w dupę najwyższą. Mm-hmm. No tu nie ma kompletnie żadnej kurwa broni. A czy jest na przykład SKS, jeśli to cię interesuje? Chodź, ja ci dam. Mam 70 tundra, wiesz? A, no to nie, to lepsze. O, ktoś mi tu wlazł. To jestem ja. No wiem, że to jesteś ty. A, to dobra. Ja, no kto widzi. No nie, no dał mi bez baterii, no w to wizję. No to oddaj jak nie. Jeszcze ma ten. Przez zęby zagląda koniowi. Ktoś mi tu biegnie, nie widzę lewej ręki na, z opasku. O, widzę. Czekaj, Kato, chodź no tutaj. Awans społeczny. Awans społeczny. O kurwa, elegancko. Z biedy. O, teraz to tak. Co wy tu robicie? Nie przeszkadzam. Ej, ja mam w ogóle przy sobie ponad 120 sztuk amunicji 308, nie? O właśnie, myk i po jednym. Wylam na ziemię. Na odwagę. Drogi i wasze zdrowie. Masz naboje może do M-ki, bym wziął. Ej, mam no. Trzymaj. I jeszcze trzymaj te. No w sumie ja też potrzebuję, ale nie jeszcze. Dwa opakowania wyrzuciłem. No wziąłem. Aha. Ile ty masz kabel magazynków do M-ki? Jeden, no bo mam swojego tego. M16. Ty, a tutaj wchodzi 40, nie? Co tu się robicie? Aha, dobra. Przynajmniej mnie chciał związać. Śmieją się w stodole w szopie. Tak. Tam mnie związywał, to ciebie związał. Tak. A tu jeszcze naboje leżą do tego. Chyba, kurwa. Żeby ci w łeb tam czyli ze mną. Cześć, witch, doktor. Ładnie flachę wydoił i się nie wyjebał. Do dna na święta. To są święta. No idziesz z tej szopy? Idę. Aha, to ty. Wiem, bo myślałem, że to ten pijak i pewnie i tą wódę próbuje dalej wydoić. Pancerze by się przydało znaleźć, nie? Pancerze, no tak, najbardziej. Tak, to jesteśmy na hita wszystkiego. No tak, układamy sobie te wyposażenie, pół godziny, wszystko ten... I dostajemy strzała od jakiegoś bambika. Ale zombie. O, chyba przycięło mnie, a nie, jednak nie. No kurwa, jak zacznę do nich strzelać, to się zrobi bardzo mocno głośno. A chcesz to wal, masz tam dwa bębny przecież. Mam nadzieję, że w ATC-ku nikogo nie ma, chyba nie. Właśnie zombie też mogą mieć pancerze. Jak The Walking Dead. Wow. Jeden bęben poszedł. Trzy się obłowie na tych zombie. No, ale teraz tu już nie ma żadnych zombie. Ale porobiłem. Plecek zajebisty. Aha, a coś jest z dźwiękiem takiego, że mnie nie słychać na przykład, albo kogokolwiek? Bo ja mam taki, aż strzały słychać, tak? Bo ogólnie chodzi o to, żeby nie było słychać na przykład biegania czy coś. To może wycinać trochę. Ja widzę, amunicja się chyba zwróci.
To była jednak dobra inwestycja. A no. Siekierę tu macie, jakbyście chcieli. Ale nie, nie będziemy nic budować. To trzeba ten pilnować regularnie, ten. Ach, kuźwa, nie z tego. Uważaj za tobą. Ile ich tu jeszcze będzie, do chuja? Uważaj, co drzewa TC-ku nikogo nie ma, by nas zdjęli. No. A, zmutowane dźwięki, to super, to ma tak być właśnie. Jest tu kawa. Czy mogę to w sumie... A, dobra, dam zwykłe dźwięki, żeby były normalne. Bo chodzi o to, że na Discordzie niektórzy... Nasz kolega jeden straszne szumy miał, nie? Ja włączyłem filtr, żeby to nie było słychać tak tego, tych szumów, żebyście wy nie słyszeli tych szumów. Ale teraz już ten o, wyłączyłem. No to teraz będą normalne dźwięki teraz, na pełnej. Bo rzeczywiście mogły być wkurzające takie zmutowane, nie? Mam złe przeczucie. Jest za cicho. No, o kałach takie jak wy macie. A, ja mam kamizelkę w sumie, ale... Sio! Przygan. Emeczka, zajebi. Dobra, amunicja. Cześć prezes, prezes, cześć prezes, dobrze grasz. No nie wiem, chyba że to było pytanie, to wtedy odpowiem wyśmienicie. Numer jeden na tym serwerze. Gdzie wy jesteście? Obok ATC-ka, właśnie do niego chyba idę. Ja też obok ATC-ka, znalazłem emeczkę. Wjeżdżam do ATC-ka. Dobra, o ktoś widzę kogoś tu Diego. To ja. Masz Vesta? Nie. Mam. Masz skurczybyk, oddawaj. Ja nie potrzebuję Vesta. Mnie się kule nie imają. Ty, no oddawaj to. Na szczęście nie potrzebuję Vesta. Co ja nie potrzebuję? Nie imają. Oddawaj to. Dobra, daj to Kato. No dobra, to wezmę jak dajesz. Nie potrzebuję. Ja mogę dać Kato staw Vesta lepszego. Kuźwa, coś tak naprawdę cicho jak na lotnisko. Jak na tyle osób na serwerze, to ja nie wiem, gdzie może oni wszyscy na TC pojechali. No właśnie. O. Albo jakiś event na serwerze jest. Nie wiem. A tu o, ty, tu ktoś był zabity. Ty, tu dużo rzeczy się... O kurwa! Tutaj event z lotnisko. Mamy na środku. Tundrę z jakimś prowizorycznym tłumikiem. Blaze. O, Blaze'a to sobie wezmę. Mam 308 akurat. Jakby ktoś znalazł puskołpa, to chętnie wezmę. Ty jest helmet znok, to w ogóle widzisz? O! O! Zajebiście. A z baterią? Oczywiście, że bez kur. Gwoździe na zapas. O jedzenie, to się przyda. Skorpion z tłumikiem, to w sumie... Nie ma dziury w płocie. Jak będzie na jakiś tam kurwa zapas. Tactical Globus, zielone. To Tactical? Globus. A, Globus i Tactical. Lepsze niż... Zielona M-ka. Oni się zesrają z zazdrości. Ale Diego będzie patrzył. Łączka na wątku. Globus, M-ki, widzę. O. A amunicja to jest jaka, dobra, nieważne. Ale coś znalazłem. O, teraz to ta. Ja to wyrzucam naboje do kałacha. O, dzięki, dzięki. O kurwa, i to ile? Aura, auga. Ktoś tu był, rozrzucona broń. Nie, nie, tutaj na pewno ktoś był, to 100%. No, ja bym tylko zwieść jeszcze i w sumie będę radny. Gdzie ta maczeta? Ale tych tłumików z but... To ja, do zombie jak coś. Dobra. Tam przed... Chyba ktoś do mnie jakby walił. Ciekam, ciągle do mnie coś wali. O, tu masz jeszcze w spodniach dwa magazynki do tego kałacha 30. No do kałacha? Faktycznie. Czy ty tych naboi ile ich tam masz? 500? Nie. 150 plus 60 to jest 210. 250, 277. Albo mi się wydaje, albo jakiś nóg tu strzela. Też mi się wydaje, że ktoś tu strzela. Zostałem! Wali do mnie. Kuźwa, zaraz ginę. Schowałem się w środku. Czekam na śmierć. Albo na odsiecz. Jesteś w tym budynku pod nami, nie? Gdzieś tutaj. Nie, trochę dalej. Przez okno mi widać. Wywaliło mnie sobie, panie. To jest chyba tam, gdzie te zombie. Oj, tak. Dostałem. Ale jestem znokautowany. Kuźwa. Potężnie w pizdę dostałem, no. Sorry, bo w sumie nie pomyślałem. Na streamie tak może ginąć, czy nie? Dobra. O, a można. Tu nie mają zasad. Dobra, respię się gdziekolwiek i biegnę tam warzywca bez niczego. Aha, zginąłeś, kuźwa. A widzę tutaj gościa. A, bo ja się podniosłem się na tej wieży i chuj. Znaczy raz mi powalił, a za drugim razem już ginąłem do głębi. Zobaczymy, gdzie jest respię. Kurwa, tam w rogu. Yeah, no kurwa, może mi to chwilę zająć. No zabij mnie, no. Co to za czapki, dawno po świętach? No dokładnie, i na co serwerze są cały rok. Ja prezenty możesz przez cały rok znaleźć przecież. Tak, ja próbuję pomścić Kato. Ja nie wiem, gdzie on jest. Katem. Ja zginąłem. Tak, właśnie spróbuję cię pomścić. Ja spojrzę, gdzie mnie zrespiło. Balboa.
No nie jest to kurwa prosta misja, aczkolwiek zobaczymy co z tego wyjdzie. Chyba, że nie ma autora, bo bym poszedł co Jarek w tym czasie. A no tak właśnie. To jest misja, która nie do końca się może udać. Uziwa mnie to zombie denerwuje. Żeby te zombie mi odpuściło. Ty, ja muszę przebiec pół mapy. Hmm. Dobrze, że kondycji to chociaż nie ma. No tak, bo to już w ogóle by było. A poczekam aż mi zombie odpuści. Ty bronisz. Na chuj mi było tyle amunicji, kurwa, jak zabili mnie jedną sztuką. No właśnie, tak to jest. Ty bronisz ATC-ka, tak? Diego? No ja go szukam, gdzie on może być, ale... To nie wiem, to jest dobry pomysł. Używał tłumika. Ja bronię ten. Nie mogę zmienić broni, co jest? Chopy. Ja bronię chopy. Narzędziówki. Ja coś mi się zepsuło. Broni nie mogę. Nawet czy basicowe supplies mi wystarczą, żebym tam dobiegł. A tak, ja nie mogę wziąć broni do ręki. Więc co teraz? Kurwa, zawsze coś się zepsuje. O, jest działa. Człowiek rozleniwił na pomodowanych serwerach. Autorun, kurwa, znacznik na mapie. Tak, no. Jeszcze powinno być... ale strzały. Playersi. Znaczy, że ten można ekipę zmontować. O, to w ogóle, to jest najlepszy mod, jaki mogą zamontować, nie? No tak, no. Też jest śmiesznie, jak właśnie się strzelamy między sobą. Ale no fajnie, autorun rzeczywiście, no w takiej grze, gdzie się biega strasznie dużo, to by się przejedał jednak. I tam był jednak ty chyba, czy nie, co ty? Ty jeszcze żyjesz, dobra. Widzę typa, biegnie płotem na lewo ode mnie, patrząc na ciebie, nie? Dobra, ty ode mnie. Biegnie wzdłuż płotu, tak daleko, daleko. Płotu? Ty go nie zobaczysz. No dobra, ja ci wyjdę specjalnie, żebyś wiedział, gdzie dokładnie jestem. A ja wiem, gdzie ty. Zbliża się do ciebie, mniej więcej będzie koło ceglanych. Dobra, dobra. Zamknąłem się, bo dobrze, bo będzie pod ciebie podchodził, to ja go mogę wtedy od tylca wziąć. Może nawet małpka wbiegnie tutaj. Nie, nic już nie widzę. Jest w ceglanym. Dobra. O, wali tylko się. A tak, widzę typa, no. Ciekawe, czy jeden, czy kilku. Strzelają się za tobą. Zabiłem jednego. A ty zszedłeś, już tam poszedłeś? Nie. Ja jestem w ATC-ku, zabiłem tam. Dobra. Oni są w ceglanym. Dobra. Oni go obalili na nieprzytomnego, a ja go zabiłem. Dobra. Oni się walą. I oni do niego walą, bo myślą, że nie ginie chyba. No. Jak będą chcieli go zlutować, to ja będę miał bicie. A to jest ten ceglany na lewo czy na prawo? Na prawo. Kurwa się bazą. Na lewo czy na prawo? Na prawo. Dobra. O, dostałem skrót strzała, zajebiście. I ten w las na dach szopy. Czyli tam, gdzie patrzę, na prawo, dobra. I za chwilę sam. Nie, no bo te zombie mnie kuźwa denerwują. Muszę się ich pozbyć. Ci się uda podnieść. Ja nie wiem, czy ja zaczynając teraz biec, to ja w ogóle dobiegnę w czasu, kiedy wy będziecie kończyć. Chyba tak, właśnie teraz tu jest dużo ludzi, to zaraz możemy zginąć. Czy bardziej czasowo myślałem, nie podejrzewałem, że możecie zginąć, w ogóle nie brałem tego pod uwagę. No tak, no w sumie ja też nie biorę, ale jak mnie zatnie na przykład, no bo to jest jedyna opcja, jak nas zatnie albo net padnie. Dobra, ja ich okrążam, idąc na wprost. Niby dostałem na pizdę od zombiaków, ale se poszły, straciłem maczetę. O, odzyskałem maczetę. Nie chcę go luto, ciekawe. No dobra, to może jednak się uda dobiec. Chyba dziwni goście, szkoda, że nie mam pułskopa. Ja mam pułskopa. A używasz? Nie. No to kurde, musiałbym podejść do ciebie. To idę. Rzuć mu zwierzę. Wyrzucę ci tu przez okno. To dobra, no bo to mi się... Złap, żeby cię nie pod... Złapię, no bo się potłuczę, nie? Weź włóż do jakiegoś woreczka. Widzę, no. Ja, ale powiem wam, że ciężko tu teraz spotkać takich rzeźników jak to kiedyś, bo kiedyś to potrafili bez kitu skitrać się w krzunach i leżeć tak przez całą noc i ściągać ludzi tylko, nie? No tak. Ja, ty to rzuciłeś? No. No gdzie ty to rzuciłeś? Bo ja dostałem... Ktoś mi na łeb spadło i przeleciało koło głowy. Ale gdzie no to nie... było to. No panie. Masz, rzucam ci jeszcze jednego, bo nie wytrzymię. Tak, nie rzucałeś, oszukałeś mnie. No wow. Rzucaj. No. Kurwa, nie zmieścił się w oknie. Nie zmieścił się w oknie. O, ale leci. Z Mosinem mu rzuciłem. Ty no, pod ziemię wpadł chyba. Ja, nie gadaj. Pod ziemię wpadłem. Tak właśnie łapiesz. Mogłem wejść do góry. Z Mosinem mi rzucił. Ej, no bez jaj. Kurwa, ale... Nie ma tych typów. Lognęli się, bo... Nie, może zobaczyli nasze niki. No zobaczyli twój nick, jak go zabiłeś. Tego typa i od razu mówią, oho... To na pewno z nim jest ten drugi i się lognęli. Kurde, szkoda, taki most. O, widziałem ty. Gdzie tam, gdzie zawsze? Nie, za tym silosem białym. Silosem białym. No te beki wielkie. Aha, aha. O, tam co ty byłeś w tym kontenerze przez chwilę. Co? Tam dalej, nie? Kawałek stąd, za tą wodą. No, to... biega tam. Biegnie. Może skusi się na tamtego zabitego.
W ogóle podobno, tak jak ostatnio tam oglądałem, to podobno najlepszą bronią tutaj teraz jest M16A2. M16A2, aha, kurde. To... Dwóch jest, jeden gili full, na ceglanych. Dobra, na ceglanych. Trzech. No to wreszcie. Oni chyba do gili suta będą. To nie wiem, tylko jest ładnie. Na tych ceglanych, dobra, idę. O, pójdę to szczeliwym dał. Ja ich zdejmę resztę. A, widzę, bieg. Kuźwa. Biegnie tutaj jeden. Ja gdzieś to mam tam jedną trzecią połowę drogi mniej więcej. Wow. To wali, tutaj między sobą się biją. Ale się wali. No tak, gangi jakieś. Gangi małty. Strzelam do kogoś. Dostał, leże on też, ale ja nie wstąpię. I on też chyba, bo nie ma, że zabiłem go, tak? Jest, zabiłem, dobra. Ale drugi mnie dobił w tym momencie. Jasna dupa. A gdzie ty leżysz? W tej szopie co mam... zawsze na początku byłem, tak, co od początku byłem. Siema, Krystofarian, siema, no widzisz, ale wpadłeś. A zabiłeś Gilisuta? Nie Gilisuta, jakiegoś innego, co tam był. I do mnie ktoś się zaczął strzelać i zabił mnie. Cześć, Krystofarian. Ale też z bliska cię zdjął, bo zdjął cię z 4 metrów, tak jak tamtego. Tak, właśnie ja go zraszowałem i go zabiłem, tylko że jego kolega przyszedł wtedy. Gdzieś tam i mnie dobił, zemdlałem. Dobrze, że zabił, a nic gorszego nie zrobił. No, Krzysztof... Zawsze może kogoś tobą nakarmić. No tak. No widziałeś akcję. Ostatnia niestety dzisiaj wymiana ognia. Zdominowaliśmy serwer. Prawie pół drogi już mam. Ludzie zaczęli wychodzić, przeklinać na administrację, że zbanujcie ich. Oni są nienormalni, pewnie mają cheaty. Ja tak na chwilę, bo też cisnę w Daisy. Good luck. No, good luck, Krystofarian. A ty na jakim ogólnie serwerze grasz? Tak tylko żeby się dowiedzieć, tak. No, buduję sobie w głowie taką mapę dobrych serwerów. No jeśli już poszedłeś, nie masz czasu odpisać, no to good luck, trzymaj się. Oni się tam obok ciebie na tym lotnisku tak zabijają? Dzięki za donata w ogóle jeszcze raz. W tej chopie co Kamil leżał, nie? Potężnego, kurde. Cały czas tutaj o, jak jest ten ATC-ki, ta woda, nie? To przy tej wodzie. Tam jeden chłop głównie lata i zabija, nie? W sumie wanila. Na wanili takiej. Nie, my tu... Czekaj. Pewnie zmodowana wanila, nie? Znaczy... Łącznie tu przebiegło trzech. Zmodowana wanila, no to ciekawe. Czerno. W sensie... community server, ale vanilla. Ja, my też właśnie, bez modów, ale mapa jest zmieniona i lód zwiększony. Vanilla z modami. Vanilla tylko z modami. No, no to dobra, to trzymaj się, Krystofarian. Ja ogólnie będę leciał już. 20:30, jutro święta. I nie wiecie, gdzie da się obejrzeć nowego John Wicka na necie? A nowego to ja nie, to nie wiem. Ja byłem w kinie na John Wick. No kurde. I co, fajne? Zajebiste, ale to myślę tylko do kina, kurde, bo to na komputerze też spoko. Albo na smartfonie. Ja oglądałem Dune na smartfonie. To w ogóle tak no, się nie... No kurwa. Do Dune nie podchodziłem, nie? No ale to tak się właśnie nie ogląda, bo to kurde. Całe piękno było właśnie w kinie, nie? A najlepiej po IMAXie. Ale no, John Wick zajebisty. Już później tyle było tej akcji, że aż się ludzie śmiali w kinie. I oni już specjalnie tak zrobili nawet. Ale zajebisty. No to narka, Krystofarian, narka. Muszę gdzieś sobie obczaić, żeby obejrzeć. No, idę do spania już, idę, bo już przegrałem wszystko, co było do przegrania, a wygrałem jeszcze więcej. To dobra, to ja będę leciał już do spania. No, to na razie, to trzymajcie się. No, na razie, trzymaj się. Jeszcze do tego, do VTC dobiegnę. Dobra, no to truszka. Na razie, idę spać. Dzisiaj, co to mi powiadomienie? 10 jakiś. Wygrywa. Co wygrywa? A, to akurat Farts of Iron. No, to dobra. To będę leciał, bo tutaj widzę życzenia od niektórych. Bra, dotarłeś, zająć. Dobra. No to dobranoc, Kądzio. Kądzio, no, trzymaj się, truszka, trzymaj się. Trzymajcie się wszyscy, Krystofarian. Wesołych świąt Bożego Narodzenia. I Wielkanoc. To na razie. Węż całego królika, żeby królik przyniósł jajka i prezent, wiadomo. Też my sobie nie dajemy prezent. Dzielimy się tylko jaj. No, no to trzymajcie się, na razie.